obydwa związki, stowarzyszenia, które są organizatorem naszego dzisiejszego spotkania, czyli Związku Byłych Oficerów Służb Ochrony Państwa i Związku Oficerów Wywiadu RP na Światowi. Naszymi gośćmi dzisiaj są także automatycznie pan Piotr Wieczyk, były wiceszef wywiadu, dziennikarz, specjalista do spraw bezpieczeństwa, specjalista do spraw międzynarodowych. Panie Piotrze, pozwoli pan, że nie będę wszystkiego wymieniał. To będę utrwał. Jak to się za dużo rzeczy zna, to znaczy, że na niczym tak, nie znam. Następnie Andrzej Rozenek. Poseł na Sejm Wielika. Stany znany po wszystkim no i oczywiście reprezentant Krakowa, Paweł Sykowski. Historyk, pracownik naukowy UJOT-u. Redaktor naczelny Wyznania, prezes Guźnicy Krakowskiej. Aż prezes Guźnicy w ogóle bym powiedział chyba, prawda? No właśnie, to być pani właśnie, ponieważ Guźnica ma swoje odnowy i innych miejscowości miasta. Dzisiejszy temat, wszyscy wiecie, Kupiński, zdrajca czy bohater? Albo bohater czy zdrajca? Nie chcę, żeby tu od razu ustalać jakąś wersję. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj mamy kolejny przykład na to, jak działają nasze władze. Aresztowanie pana mecenasa Giertycha. Zatrzymanie. Przeprowadzenie rewizji w jego domu. Na razie stawiane mu są zarzuty prania pieniędzy, wyłudzenia i tak dalej. No zobaczymy, ma to związek mieć z Gatebackiem. Natomiast należy się zastanowić, dlaczego w takim momencie. Po pierwsze, jutro miała być pierwsza sprawa Czarneckiego, której GPT reprezentuje. Kolejna rzecz, czy to na pewno musiało być teraz? Czy to nie chodzi znowu o przykrycie czegoś? Zastanówmy się czego, może przy okazji też nasi prelegenci, dyskutanci powiedzą o co w tej chwili. Oddaję wam głos. Tak jak się omawialiśmy, pierwszy będzie Paweł. Paweł chce rzucić taki trochę rys historyka, jako historyk oczywiście. Wiem, że jest doskonale przygotowany. Będzie wam trochę ciężej później po nim mówić, ale myślę, że wszystko będzie ok. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie bez maseczki mówić. Pozwolę sobie, jeśli państwo nie mają przeciwko, żeby naśladowcą, bo będzie to dłuższa wypowiedź, myślę, że będzie wygodniej, bardziej naturalnie. Mam nadzieję, że państwa nie zanudzę, w tym sensie nie będzie ciężko, ale jednak wydaje mi się, że trzeba poruszyć sprawę, kim był Ryszard Kupiński tak naprawdę. Jaka jest, to jest oddzielny temat, cena skutków działalności Ryszarda Kupińskiego rzeczywistych i trzeci taki punkt, często poruszany, sprawa Ryszarda Kupińskiego, a kwestia przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego, To są jakby trzy odrębne tematy, które zasługują na, w moim przekonaniu, trzy osobne oceny. Ja tutaj postaram się preferować różne punkty widzenia, jeśli chodzi zwłaszcza o tę ocenę, ale tutaj nie będę ukrywał, ku któremu punktu widzenia osobiście się skłania, a ewentualnie inne kwestie będziemy można precyzować w późniejszej dyskusji. Zacznę jednak tutaj zachęcony przez Marka Krzymińskiego, któremu dziękuję za zaproszenie, za udział w tej dyskusji i za to zagajenie. Zacznę od nawiązania tej sprawy zatrzymania Romana Giertycha, bo to zatrzymane przez sprawy korupcyjne. I tak jak powiedział Marek, przedsięw sprawy tutaj miał być obrońcą Leszka Czarneckiego, natomiast jest jedynym obrońcą. W zasadzie uniemożliwia w jakiś sposób prowadzenie tej sprawy, nie wiadomo, czy to po prostu o to nie chodzi, albo może przykrycie tych kwestii postępującej pandemii, bo w moim osobistym przekonaniu już wprowadzenie piątki nad wieżą przy całym pozytywnym charakterze również miało taki element, żeby przykryć trochę temat pandemiczny, a teraz wydaje się, że sprawa aresztowania Romana Giertycha, zatrzymania idzie w tym samym kierunku. I to niezależnie od tego, jakbyśmy oceniali osobę Romana Giertycha całościowo. Rzeczywiście jest solidarność z naszej strony, jest niezależna od oceny jego osoby. Chodzi o przeciw rozwiązaniu, które dzisiaj mają miejsce w Polsce. Przechodzę do postaci Ryszarda Kupińskiego. Ryszard Kupiński
Wojska Polskiego, czy też Ludowego Wojska Polskiego, pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady, który w szczycie swojej kariery wojskowej doszedł do stanowiska zastępcy szefa rządu operacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Chciałbym zacząć właśnie od tego punktu, jakim człowiekiem był Kukliński, bo w ten sposób odpowiem sobie na pytanie, czy rzeczywiście Ryszard Kukliński jest osobą, która zasługuje na budowanie szkodunków, czy rodzaju powierzchni, jak wiemy, takowe w Krakowie istnieją, czy rzeczywiście jest to pewien wzorzec osobowy, który warto awansować. Ryszard Kukliński jest osobą, której uczył w zasadzie od początku swojego życia, przynajmniej od 13 roku życia, kiedy to w 1943 roku, bo się urodził 30, miał rzekomo być aktywny w konspiracji przeciwko Niemcom. Opowiadał różne nazwy organizacji w różnym okresie, w których miał być aktywny, jako powtarzam, 13-latek, w tym również ARP-u. Natomiast według najbardziej prawdopodobnej wersji wydarzeń, czy porządku wydarzeń, Ryszard Kukliński w tym czasie był w Niemczech na robotach przymusowych razem z swoją matką, bo jego ojciec rzeczywiście zginął. Natomiast sam Kukliński nie zajmował się konspiracją, tylko zajmował się powrotem na robotach przymusowych ze swoją matką, jako małoletni. Prawdopodobnie tą późniejszą wersję o swojej konspiracyjnej karcie propagował na podstawie tego, że rzeczywiście sam był chwilowo zatrzymany w okresie stalinowskim i taki zarząd mu postawiono, to znaczy właśnie w działu konspiracji, ale z niego zwolniono, uniewinniono, nawet nie doszło do żadnego procesu i prawdopodobnie wykorzystał to do budowania tych mniejszych legendy. Wiadomo natomiast, że po wyzwoleniu się Polski do okupacji niemieckiej Kukliński wstępuje do Polskiej Partii Robotniczej, że jest aktywny w strukturach Robotniczej Rewolucji Obywatelskiej, WOMO, trzy razy tak. Wiadomo również, to jest taki ciekawy widok, że zostaje zatrzymany za domniemany ratunkowy, już jako PPR-owiec i w dosyć wyjaśnionych okolicznościach zostaje zwolniony. I wiemy więc, że nie był wzorcem osobowym w takim swoim młodym okresie życia. I on te wszystkie elementy raczej później zatajał. Podobnie jak zatajał Francia później, kiedy już rozpoczyna na przykład 50. karierę wojskową w Ludowym Wojsku Polskim, to w 1963 roku łączy ją z statusem, jakbyśmy powiedzieli, agenta kontrwywiadu, a później także wywiadu wojskowego PRL. To nie jest informacja wyciągnięta przez jakiś wrogów Ryszarda Kuklińskiego, tylko wręcz, a może i wroga, ja nie wiem, jak ma osobiście stosunek do Ryszarda Kuklińskiego, ale te informacje po pierwsze podane są Mickiewicz. Więc chyba kojarzony tutaj przez większość państwa historyk, jak najbardziej prawicowy proweniencji, powiązany też z Antoni Macierewiczem, który osobiście buduje pomniki Ryszardowi Kuklińskiemu, czy budowałby pomniki. Natomiast Ryszard Kukliński, trzeba sobie powiedzieć, w świetle dzisiejszego porządku prawnego nie mógłby sprawować funkcji publicznych, ponieważ był agentem wywiadu Polski Ludowej, co zresztą później skrzętnie ukrywał, znaczy nigdy się do tego nie podniósł. Więc to jest również sprawa, którą należy pamiętać nie z punktu widzenia potępienia go za sam fakt, ale w świetle tego, jak dzisiaj mu się wystawia pomnik, w świetle tego, jak on próbował pewne fakty swojego interesu ukrywać. Ryszard Kukliński, następnie to jest znana sprawa i ta zaczyna się Kukliński, który nas najbardziej interesuje, staje się agentem CIA. On sam podawał informację, że w 1972 roku na fali zniechęcenia do ideologii i do rzeczywistości realnego socjalizmu Polski Ludowej wysłał w podwójnej kooperacji do atasze wojskowego USA w Bonn i tam zaproponował współpracę. Ciekawe motywy podaje. Wydarzenia grudniowe 70 roku w Polsce, interwencje w Czechosłowacji w 68 roku, wydarzenia grudniowe 70 rok, a refleksja przyszła w 72. To tak naprawdę ciekawe, też długi proces myślenia. Natomiast Ryszard Kukliński taką wersję wydarzeń zawsze podawał, która wydaje się prawdopodobnie na tam wstępie, no bo kto? No, na pewno nie agent kontrwywiadu wojskowego PRL i
oficer Wyspakowskiego wysyłał by w kopercie wykłą pocztę do atasza wojskowego USA, bo liczą, że tego nie przychwyci po drodze. Prawdopodobnie było zbrojniacze. Kluski prawdopodobnie został zwerbowany. Między 1968 a 1969 roku, ponieważ on wtedy był w Wietnamie. Był w ramach misji Wydarowego Wojska Polskiego czy Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru Układu Genewskiego. Tam prawdopodobnie nawiązał ten kontakt jakiś Amerykanie i w ten sposób podjął się najbardziej podobna geneza jego współpracy z CIA. Więc nikt nie wskazuje na to, że on sam zgłosił się z tą propozycją, raczej ona do niego trafiła i nie w 1972 roku podjął się w 1969. To tak już byłem prostowania pewnych faktów, czy właśnie pewnych fiks. Co wiedział Kukliński? Ryszard Kukliński od 1974 roku, wtajemniczony przez Jana Sibickiego, na pewno znał założenia projektu Albatros, czyli projektu skontrolowania trzech skromów przeciwatomowych na wypadek konfliktu zbrojnego i tam miało przebywać w tychże stronach dowództwo, przedstawiciele najwyższego dowództwa warszawskiego, ewentualnie była taka możliwość, jak gdyby znajdowali się na tych terenach w czasie ewentualnego konfliktu atomowego. Wiemy też, już przechodząc do kluczowych lat 80-81, że w styczniu 80 roku Kukliński uczestniczył w spotkaniu, które było się w gmachu ACPDP i tam było najwyższe dowództwo Armii Radzieckiej i dyskutowano na temat ewentualności wojny i przygotowano takie schematy tak zwane, na które następnie miałyby zostać poddane aprobacie całego układu warszawskiego. To dlatego prosił tutaj w Warszawie, bo przeciwiła się uczestnictwo w tych spotkaniach Rumunia, więc wybrano tryb spotkań bilateralnych dowództwa radzieckiego z każdym z dowództw wojsk, a szczególnie państw układu warszawskiego. Kukliński miał wtedy podawać dokumenty do podpisu i stąd miało wynikać przy jego domniemanej czy rzekomej pamięci fotograficznej, że te plany powstają zapamiętać i następnie przekazywać, na pewno coś z tego jest prawdą. Natomiast w lutym 1981 roku Kukliński sam przygotował taką informację o stanie przygotowań państwa na wypadek konieczności wprowadzenia stanu wojennego i wnioski z gry decyzyjnej. Był więc człowiekiem, który przygotował plan wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i był w tym okresie przed 1981 jednym z najbliższych współpracowników generała Ciepłowskiego, także Jana Nasińskiego, Czesława Kiszczaka w sztabie generalnym Wojska Polskiego. A od wiosny 81, czyli na pół roku przygotowania stanu wojennego, czy trochę więcej niż pół roku, był nawet szefem zespołu, który planował realizację stanu wojennego w Polsce, takiego zespołu już bardziej operacyjnego. W jakich okolicznościach opuścił kraj, to tutaj nie będę wnikał w szczegóły, opowieści jakichś wywodem z filmów sensacyjnych. Wiadomo, że w nocy 7 na 8 listopada 1991 roku został ewakuowany z Polski jako właśnie londyński, anglicki obywatel pod przybranym później tożsamością Jack Strong, stąd jest ten tytuł filmu Jack Strong. I znalazł się w Berlinie Zachodnim. W 1984 został skazany zaocznie na karę śmierci przez sąd wojskowy w Warszawie. W 1990 roku, co ciekawe, już trzeci RP, ten wyrok został nie tyle uchylony, co złagodzony, bo 25 lat więzienia. A dopiero w 1995 roku sąd najwyższy wyrok uchylił ten już 25 lat więzienia. A ostatecznie w 1996 przywrócony został stopień pułkownika. Kukliński został, jak wiemy, uniewinniony, zrehabilitowany, a później jeszcze awansowany, od czego zaczął. Co jest tutaj w tej całej historii jeszcze brakujące po tym okresie niejasności związanej z jego młodością? Mianowicie w 1978 roku Kukliński dostaje głośny epitet przyłapany na fotografowaniu dokumentów i osoba, która go przyłapała, a nie Kukliński, zostaje następnie odsunięta od centrum decyzyjnego i to będzie wiązało się z pewną teorią, którą przekażę w naszej drugiej części mojej wypowiedzi. Wiadomo też o Kukińskim, że był kobieciarzem, nie będzie to może jakieś wejście do roli w sferę prywatną, ponieważ
on wręcz ten hepatofon po to, żeby mieć, tak przynajmniej potem interpretowano zarówno jego zwolennicy, jak przeciwnicy, teraz obywatelskiego, żeby mieć możliwość rozmaitych wypadków z tymi kobietami, które mogą realizować również swoją działalność agenturalną. Pytanie tylko agenturalną, w jakim interesie i zachowaniu. I tutaj bym chciał przejść do drugiego punktu, to znaczy ocena skutków działalności Ryszarda Kuchnińskiego. Wiadomo, oceniając postać Kuchnińskiego, czyli osoby Krajsa, czy bohatera, musimy zacząć od tego, że bez wątpienia złamał on przysięgę wojskową. To nie ulega wątpliwości i jest bez wątpienia co do zasady naganny w każdych okolicznościach. Należy sobie zadać pytanie, czy Kuchniński, jak mówimy, też jego obrońcy, działał w interesie rasy stanu państwa polskiego, czy społeczeństwa polskiego, czy też działał przeciwko tej rasy stanu. Tylko z tego punktu widzenia należy oceniać to złamanie przysięgi wojskowej. Na pewno narażą infrastrukturę wojskową w ogóle infrastrukturę ziemi polskie. Narażał także wojsko polskie, rozlokowane w określonych miejscach, czy potencjalnie rozlokowane w dużych miejscach na przykład wojny. I na pewno narażał na większe straty w razie konfliktu zbrojnego między Zachodem a blokiem wschodnim. Bez wątpienia narażał najbardziej zarówno na ziemię, jak i wojska polskie. Polskie, takie jak wtedy były, czyli wojska polskiego, a nie radzieckie. Teraz mam rozmaite oczywiście ocenie tej działalności Kuchnińskiego. Taką kanoniczną, powiedziałbym, zgodną z dzisiejszą polityką historyczną wizją jest ta, którą przedstawiał z nim profesor Wojciech Roszkowski, związany bezpośrednio historyk ceniony może, autor podręcznika cenionego, syntezy historii polskiej najnowszej, ale przecież jednocześnie wydany politycznie Prawem i Sprawiedliwością, który mówi, że przekazując plan inwazji na zachód, plan inwazji Władysława Kłoczowskiego na zachód, w istocie zapobiegał tej inwazji, a tym samym zapobiegał odpowiedzi na tę inwazję, jako byłoby potencjalne rzucenie bomby atomowej na Polskę. A więc ergo Kuchniński ocalił Polskę przed wojną atomową i zniszczeniem. Mam jest to teza, też ta kolumna, w zasadzie nie ma tutaj cienia manipulacji czy suchymi faktami w tej tezie, natomiast jest wysiłek interpretacyjny godny podziwu, żeby w ten sposób stworzyć taką konstrukcję myślową. Oczywiście istnieje również taka koncepcja, w której Kuchniński najzwyczajniej świecie sprzedał się Amerykanom i w tym wypadku czy też kierował się tak wielką nienawiścią do ideologii komunistycznej, bo może nawet i to, że nie zważał na to, że bezpośrednimi ofiarami przekazania tych planów byli przede wszystkim żołnierze polscy, terytorium Polski, społeczeństwo polskie, infrastruktura wojskowa jest inna w Polsce. Jest też ciekawa taka teza, że Ryszard Kuchniński być może był kulturnym agentem. To jest taka teza, którą warto odważyć, bo już ten epizod 78 roku jest zastanawiający. To znaczy to, że Kuchniński nie został w sposób odsunięty, zatrzymany, że wtedy się nie bał, mimo że w 78 roku został przyłapany na takiej naszej sytuacji, a rzekomo miał tak głęboko bać się o życie i zdrowie swojej rodziny jesienią 81 roku, kiedy żadne ślady nie pochodziły do niego tak bezpośrednio wtedy 3 lata wcześniej. Ponadto Kuchniński nie ukrywał swojego wysokiego poziomu materialnego w porównaniu do innych oficerów Wojska Polskiego na podobnym szczeblu. To znaczy, słynął z tego, że był człowiekiem na dzisiejszym etapie, powiedzielibyśmy, był kobieciarzem i człowiekiem rozrywkowym, który był jego wysoki status, swoim problemem, więc w skrócie jego wysoką pozycję towarzystwą i był właściwie na świeczniku w taki sposób, że powinno to wzbudzać jakieś podejrzenia, choćby na temat ewentualnej gratyfikacji ze strony CIA, czy innego wywiadu zachodniego. Natomiast żadne nieprzyjemności go nie spotykały i on niczego takiego się nie obawiał. Kuchniński o tym, że jest podwójnym agentem potencjalnym, to nie jest oczywiście teza nowa. Taką tezę starają choćby historyk Paweł Wieczorkiewicz, czy generał Fenszy-Puchała, który był już trochę później, że ten dożył operacyjnego sztabu generalnego Wojska Polskiego, czyli w tej samej jednostce, w której
dwa lata wcześniej jeszcze był Łukiński jako zastępca szefa. I oni właśnie taką przedstawiają koncepcję Kuchińskiego jako potencjalnie podwójnego agenta. Mamy wreszcie koncepcje takie, że być może, to jest też taka oryginalna koncepcja, ale wcale nie mieliśmy profesora Roszewskiego już wspomniana. Koncepcja profesora Siłanowskiego, profesor Siłanowski, tak trochę indywidualista, natomiast adwokat, prawda, kobiet, potem w winie związany z opozycją, chociaż potem troszkę dał się zbliżyć do generała Jaruzelskiego w drugiej połowie lat 80. I profesor Siłanowski twierdził, że Ryszard Kuchniński został świadomie wypuszczony na Zachód dla zniechęcenia Amerykanów czy administracji Ronalda Reagana, zniechęcenia przeciw ewentualnym jakimś nieskoordynowanym ruchom, które mogłyby wywołać wojnę, żeby pokazać, że Blok Wschodni jest przygotowany, ma plany i bierze pod uwagę różne ewentualności. Niezależnie od tego, która z tych teorii czy interpretacji jest prawdziwa, należy sobie powiedzieć, że Ryszard Kuchniński nie mógł być aż tak ważny, jak to głosił Lewo Prawo w różnych wywiadach, już później na Zachodzie. Nie mógł znać przede wszystkim planów operacyjnych radzieckich, tak twierdził, że miałbym wgląd, a podobnie były takie plany, do których nie miałbym na pewno, bo te plany, które przecież wgląd nie miałem nawet Wojciech Jaruzelski czy Florencji Wiskie, co dopiero Ryszard Kuchniński. Nie mógł znać planów operacyjnych Armii Radzieckiej, mógł znać najwyższy plan operacyjny Armii Polskiej. I to jest troszeczkę odpowiedź na to pytanie, czyjej racji stanu tak naprawdę mogło szkodzić to, co Kuchniński robił, ta jego aktywność. Wiemy także, że ostatni wielki wątek Kuchniński i jego raporty, a stan wojenny przygotowany do niego. Ryszard Kuchniński przekazywał rozmaite informacje, tak naprawdę najcenniejsze dla CIA były jego charakterystyki personalne, które zresztą wcale takie naznaczenie tego Wojciecha Jaruzelskiego nie przedstawił. Był w jakiś sposób chyba oczarowany jego osobą. Natomiast jeżeli chodzi o jego jakieś operacyjne doniesienia, to one dla Amerykanów miały mniejszą wagę niż te właśnie personalne charakterystyki. USA rzeczywiście, przecież dzisiaj to wiemy, wiedziały o wprowadzeniu stanu wojennego, o tym, że będzie to miało miejsce, a i tak przecież nie interweniowały. I z tego punktu widzenia nie należy przeceniać skutków doniesień Ryszarda Kuchnińskiego dla późniejszych losów świata. Mówi się też, że w słynnym notesie Wiktora Roszkina, w którym jest zanotowane wysokiego oficera, czy generała radzieckiego, że Sowieci nie planowali interwencji w 1981 roku i że Jaruzelski o tym wiedział. Mówi się, że raporty Kuchnińskiego pogrążają Jaruzelskiego w tym punkcie i temu zaprzeczają. Powiem tak, raporty Kuchnińskiego rzeczywiście temu zaprzeczają. Natomiast nie oznacza, że tak się miał stan faktycznie. Mianowicie, to czy armia radziecka późną jesienią 1981 roku planowała ewentualnie interwencję w Polsce, czy nie, jest kwestią niezależną od stanu wiedzy w tym temacie Wojciecha Jaruzelskiego, jeśli późną jesienią 1981 roku. Ja osobiście stoję na stanowisku, tak jak na przykład Andrzej Fiszkę, że w grudniu 1981 roku Sowieci nie planowali wojny do Polski. To był realny rok wcześniej. 80 roku. Natomiast robili wszystko, żeby generał Jaruzelski był przekonany, że mógł wejść. Tutaj chodzi o stan świadomości generała Jaruzelskiego, więc raporty Kuchnińskiego nie mają nic do rzeczy w kwestii oceny decyzji prowadzącego wojennego z punktu widzenia interwencji generała Wojciecha Jaruzelskiego. Czy więc podsumowując, Ryszard Kuchniński powinien być wzorcem osobowym bohatera? Ja jestem głęboko przekonany, że nie. Czy jest on zdrajcą? Myślę, że na pewno jest zdrajcą przysięgi wojskowej i zdrajcą świadomym lub nieświadomym polskiej racji stanu. I to, co dla Kuchnińskiego w normalnym, trochę funkcjonującym społeczeństwie powinno być najniższym wymiarem kary, to byłoby zapomnienie. To już powinien się wtedy z tego cieszyć. Dziękuję bardzo. To bardzo szeroki rys historyczny, nie tylko historyczny. Natomiast odnoszę wrażenie, że Piotr Niemczyk będzie chciał z
zwłaszcza tą przedostatnią i ostatnią część Twojej wypowiedzi, w jaki sposób pogłębić. Czyli odnoszę wrażenie, że nie tylko jako doświadczony działacz opozycyjny z okresu PRL-u, gdzie też na pewno miałeś do czynienia z działaniami służb specjalnych, ale przez nic późniejszego doświadczenia, Twój obraz, punkt widzenia na to wszystko może być naprawdę dla wszystkich bardzo ciekawy. Bardzo proszę, Panie Piotrze. Ja mam zacznę od tego, że mam pewien problem, bo bardzo nie chciałbym tego tak robić w jakiś sposób tutaj szczególnie mocno intencjonalny, ale tak naprawdę to z przykrością, ale muszę powiedzieć, że na początek muszę zdezawuować wszystko to, co powiedział mój przedmówca. Bo na pytanie, czy Kukliński jest bohaterem czy zdrajcą, to ja bym chciał coś o nim wiedzieć. Pomimo tego długiego dosyć układu, ja muszę być, że dalej o nim nic nie wiem, ponieważ tak naprawdę to, co pan podmówił, ja znam i te źródła, i te komentarze, coś tam, tu nie ma nigdzie pewności, że tak było naprawdę. To są tylko mniej lub bardziej przybliżone prawdopodobieństwa. Tak? Bo ja bym się nie zgodził z taką tezą, że on prawdopodobnie nie znał tam rosyjskich planów operacyjnych. No on był wiceszefem zarządu operacyjnego sztabu generalnego. Moim zdaniem nie da się robić planów operacyjnych wojska rosyjskiego, nie znając przynajmniej założeń rosyjskich. Natomiast tutaj można dyskutować. Ale to wszystko jest na daleko idących spekulacjach. To tak samo jak on opowiadał, że on walczył w wieku 5,5, walczył w sierpniu i młocie, a tak naprawdę miał wtedy 13 lat i był właśnie prawdopodobnie z mamą w Niemczech, na robotach, czego też na pewno nie wiadomo, tak? No to się wydaje najbardziej prawdopodobne, ale dalej nie wiadomo, tak? I on, będąc ormowcem, uczestniczył w rozwoju, czy ten rozwój w ogóle miał miejsce, czy nie miał miejsca, naprawdę nie wiadomo, te akta poginęły, te, które są pytania, są w ogóle wiarygodne. No dobrze, ja ucieknę od tych wątków historycznych, natomiast właśnie chciałbym powiedzieć, to co mówił pan, bardzo przepraszam, że kwestionuję pana, bo jako historyka, ale to są tylko, to jest jedna, powiedzmy, jeden z jego życiorysów najbardziej prawdopodobny. Ja się tam zgadzam, że pewnie był niższy, ale ze szczegółami to bym zaraz odbywałem, gdzie wchodziłem wątpliwości, nie tylko w kwestii wiedzy o planach operacyjnych Armii Rosyjskiej. Natomiast tak się składa, że jakbyśmy zakolegowali z Wincentem Syberskim i niedawno z nim pisałem wspólnie książkę o Krystynie Skarbek, bardzo ciekawej postaci, ja trochę o niej zaraz powiem, bo to są pewne podobieństwa między Krystyną Skarbek a Ryszardem Kuklińskim, przynajmniej w tej części, o której on coś wiadomo. Oni zresztą też o nic nie wiadomo, więc właściwie tutaj też jest dużo podobieństw. I on mi wysłał takiego SMS-a, napisał, wiem, że będziesz w panelu na temat Ryszarda Kuklińskiego, to znalazłem taką wypowiedź Karola Modzelewskiego. Chyba nie muszę mówić z Karolem Modzelewskim, prawda? I tak komentarz na temat Kuklińskiego. Karol Modzelewski zapytany, czy uważa, że Kukliński jest bohaterem, powiedział tak, być może, ale chyba amerykański. Ja bym się bardzo do tego przychylił, bo rzeczywiście być może, a jeżeli tak, to może amerykański. Chociaż też nie umiem wykluczyć, że on jest polskim bohaterem, tylko naprawdę chciałbym wiedzieć dlaczego, a nie tylko na tej podstawie, że jakieś emocje ludziom coś dyktują. Ja chciałbym zadać takie fundamentalne pytanie. Czy agent obcego wywiadu może być bohaterem swojego narodu? Tak? I to też bym chciał porównać tę sytuacją Krystyny Skarbek, chociaż najpierw bym chciał porównać, nie wiem, z Józefem Piłsudskim, o którym wiadomo, że był współpracował z Jadłem Japońskim. Czy to znaczy, że on przestaje być nawet bohaterem narodowym? No, ci, co go nie lubią, to dalej nie uważam. Uważam, że nie, ale ci, co określonym rolę nie są w historii, no to wiedzą, że tak było, tak? I że ten epizod, że tam współpracował z japońskim wywiadem, z punktu widzenia jego szlakiem życiorysu jest kompletnie nieistotny. Roman Dmowski, tak? Roman Dmowski nie ma żadnego obciaru, żeby na początku XX wieku jeździć do Moskwy, do Rogi Petersburga, przepraszam, i spiskować tam z obraną przeciwko narodowo-wyzwoleńczym ruchom lewicowym, tak? Bo wtedy akurat główne siły takie, które domagały się niepodległości polskiej, no to były trochę, że tak powiem, wokół Józefa Piłsudskiego, PPS-u i tych organizacji jednak lewicowych, prawda? W związku z czym, i co, też jest pewna grupa ludzi, którzy ja bym z Romanowskiego nie uważał do bohatera narodowego, ale to trochę degustik był do dyskutantu męski. Więc, ale czy Koziaturski był bohaterem narodowym polskim, tak? Tym, że tą szarżą, która z punktu widzenia polskiej historii kompletnie bez znaczenia, a tylko być może narobiła nam świadomości Portugalczyków czy Hiszpanów, Rogów, prawda? No, przeróżne tutaj można interpretować. Więc zacznę od tego, że chciałbym wiedzieć, kim on tak naprawdę był. Ja niestety jestem najbardziej przychylny założeniu, że on prawdopodobnie był podwójnym agentem. Pytanie, wobec kogo lojalny?
Natomiast trochę się dziwię, że mam tą wersję jako przyjął, to taką powiedział jedną z ostatnich takich tam słabszych. Dla mnie ona jest najmocniejsza. Znaczy, to prawdopodobieństwo, że to jest to werbunek amerykański w 67, a tam 70, bodajże pierwszym rokiem, wydaje mi się bardzo, bardzo prawdopodobne, tylko że bardzo szybko to zostało ujawnione przed polskim kontrwywiadem albo do początku, bo pod polskiego wywiadu, co to też spekuluje, tak jak. Tak od razu się przyznaję, że to nic na pewno nie wiadomo. Natomiast jak w 90 roku zostałem tam dyrektorem, też na etacie generalskim, to też nie było tak, że ja byłem tam trzeciorzędnym jakimś urzędnikiem, no to mi na przykład Wojciech Garska, no jednak bliski współpracownik generała Kiszczoka, i on też się przyznał, że tego nie wie na pewno, że Kiszczak mu tego nigdy wprost nie powiedział. Ale on był przekonany, że Kukliński został wysłany przez Kiszczaka, dosłownie tak o tym mówił, z imienia nie chcę, że Kiszczak go wysłał po to, żeby przekonał Amerykanów, że stan wojenny nie rozwinie się w nic dużo groźniejszego niż to, co się miał rozwinąć, tak? Że z tego się nie powstanie żadna, że tak powiem, wojna polsko-niemiecka, ani polsko-radziecka, ani żadna inna, że tam nie będzie, nie wiem, masowych rozstrzeliwań na ulicach, ani wszystko to, co być może Amerykanie powinni wiedzieć przed wybuchem stanu wojennego. I to nie to, że tam ujawniał tajemnicę, że tak powiem, wojny atomowej. Nie. Tą misją było przekonać, że ten stan wojenny ma mieć swoje granice, tak? Że to, żeby Amerykanie jakimś swoim zachowaniem niepotrzebnie nie zaskalowali konfliktu. A chcę powiedzieć, że w marcu 1981 roku, zdaje się, wtedy było tak naprawdę najbliżej interwencji radzieckiej. Wtedy tak też opowiadam historię. Znam relację, to ją słyszałem na własne oczy. Co prawda nie od Zbigniewa Brzezińskiego, który tą historię na pewno znał najlepiej, ale od Nowaka Jeziorańskiego. Niestety obaj nie żyją i żaden nie może potwierdzić, co się mówił. Ale Nowak Jeziorański opowiadał, że w 1981 roku już właściwie wywiad amerykański wiedział, że tam jest decyzja wkroczenia wojsk radzieckich do Polski. Bo wtedy były to duże manewry przy wschodniej granicy Polski. I wtedy wykonano ogromną presję, właśnie wykonywał Zbigniew Brzeziński. I Nowak Jeziorański, oczywiście Brzeziński skuteczny, Nowak Jeziorański nieskuteczny, bo to Polonia też się tym samym liczyła. Wszystkie kanały można było uruchamiać. Że jednak doszło do takiej interwencji, to jest gdzieś opisane w literaturze, nie tylko musimy Państwo wierzyć na słowo, że Boże, kto był wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych? Reagan już był, prawda? Reagan wykonał telefon do Indiry Gandhi i uzgodnili, że Indira Gandhi zadzwoni do Brzeziewa i powie, że jeżeli wojska radzieckie wejdą do Polski, to neutralność Indii staje pod znakiem zapytania. I że podobno tak zostało zadane. Ja nie chcę twierdzić, ja wiem na pewno, że tak było, tak? Ale to jest jedna z wersji, to jest taka wersja jeszcze ona. Ja ją poznałem w latach 80. już w ogóle, a osobiście na spotkaniu z Nowakiem Jeziorańskim, bo tak tutaj szczerze, nie poznałem nigdy, nie będę udawał, ale on opowiadał to na takim spotkaniu. On tą historię dosyć lubił opowiadać, bo może ona jest ważna, bo rzeczywiście, jeżeli prawdziwa, to jest bardzo ważna. Chociaż pytanie, czy tam wszystkie szczegóły są dokładnie przez niego zapamiętane i że tak co wiedział z pierwszej ręki, a co z 15 ręki. W każdym razie trzeba pamiętać, że te momenty dotyczące różnych amerykańskich reakcji na ewentualne wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, wyjątkowego, czegokolwiek on się nazwać, to mogło budzić niepokój. To dla mnie wysłanie takiego emisariusza miałoby sens. Tylko chciałbym coś jeszcze jedną uwagę. W odstępie kilku tygodni z Polski na zachód zdjęło w sumie czterech z Kuklińskim, ale poza Kuklińskim trzech, wyszło wysokich oficerów, jeden z władzy generalskiej, już nie będę teraz przypominał sobie nazwisk, ale to nie ma takiej w ogóle możliwości, żeby, abstrahując od tego, że to solidarność miała przecieki, tak, ze służby bezpieczeństwa, że są przygotowane jakieś działania, które mogą spowodować właśnie, nie wiem, stan wojenny czy wyjątkowy na terenie całej Polski. No ja przepraszam, jako nastolatek wtedy też miałem takie poczucie, że coś takiego już będzie działo. Już nawet nie chcę mówić o tym, że trzeba mieć wiarygodne źródła. No, atmosfera była taka, że wszyscy się znają, wejdą, znaczy w ogóle piosenki były wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. No, się trochę bardziej bali, żeby się rzucić Rosjan, bardziej baliśmy się, że tak naprawdę radykalne działania ze strony aparatu bezpieczeństwa PRL. Ale wszyscy to czuli przez skórę. Gdzie ta jest ta to rzeczywiście raczej powiedziałbym, że ta misja mogła polegać na tym, żeby powiedzieć, on zatrzyma się w takich granicach, proszę nie przereagowywać. Ten komunikat wydaje mi się najbardziej prawdopodobny i rzeczywiście mógł być podany przez agenta z długą historią. I dlatego wydaje mi się, że to że był to, że oni od dawna wiedzieli, że jest facet uwikany w grę operacyjną z CIA, czy z wywiadem amerykańskim,
wydaje mi się najbardziej prawdopodobna. Znaczy, dla mnie nieprawdopodobne mi się wydaje wysłanie listu tam z miejscowości spod Kilonii, gdzie on wysłał kartkę do ambasady amerykańskiej w Bonn, napisał, że chce być agentem. Ja muszę powiedzieć, że siedziałem w więzieniu z takim facetem, który wysłał właśnie taką kartkę, tyle że nie do ambasady amerykańskiej w Bonn, tylko do ambasady amerykańskiej w Warszawie i siedział za to po prostu i w ogóle kartka nigdy w życiu nie dotarła do amerykańskiego wywiadu. Natomiast oczywiście trochę była inna sytuacja w Niemieckiej Republiki Federalnej, tyle że nadal myślę, że nie zostałby raczej agentem amerykańskim, tylko niemieckim, bo nie chcę sobie wyobrazić, że BND czy Urząd Ochrony Konstytucji wypuścił takiego faceta z rąk, prawda? Nawet jeżeli oni tu, że tak powiem, czuli się podlegli jednak Stanom Zjednoczonym, to jednak ci Niemcy tam swoją własną politykę cały czas prowadzili i to, co robił Galen i to, co robił niemieckie służby przez wiele lat, to nie jest takie czysto, że tak powiem, dyspozycyjność wobec Amerykanów. Nie, oni własną politykę i myślę, że jakby dodali pułkownika Sztabu Generalnego, że tak powiem, Rzeczpospolitej PRL, to myślę, że by się nim zainteresowali i zrobili go po swojemu, a nie po amerykańsku. Więc no to ta z kolei historia dla mnie kompletnie niewiarygodna. No i jeszcze, co jeszcze tutaj mam z notatek? No właśnie, a jeszcze ciekawostka. Po ucieczce tych czterech facetów wysokich, ochrona kontrwywiadowcza Sztabu Generalnego nie posłała żadnych konsekwencji. Tak? To nawet w Wikipedii można przeczytać. To dzisiaj ze zdziwieniem przeczytałem, jakoś tam jadąc i przygotowując się na to spotkanie, że nawet konkretni oficerowie wymienieni nie tylko, że nie ponieśli konsekwencji, ale wręcz przeciwnie, awansowali. 82, 83. Jak można sobie wyobrazić, że oficer kontrwywiadu, który dopuszcza do takiej wtopy, że tam zwiewa czterech wysokich oficerów, a oni awansują. Sam podejrzewam, że już te historie z tymi trzema dostaniemy ucieczkami też wydają się, powiedziałbym, mocno intrygujące, prawda? Dlaczego zacząłem mówić o Krystynie Skarbek i o Wincencie Sewerskim? No bo muszę powiedzieć tak, on jest na okładce, Wincent Sewerski jest na okładce książki o Krystynie Skarbek, ja niestety nie jestem na okładce, ale jestem jej współautorem, można to przeczytać tam, to ma copyright. Ja muszę powiedzieć, że ja czytałem ten życiorys Krystyny Skarbek i w ogóle najciekawszy fragment jej życiorysu, nie jest to o czymś tak pasjonują historycy jej życia, biografowie, trudno ich nazwać historykami, to są skopulotki z 15 ręki w ogóle, nie źródło historyczne. To są tam jej wyczyny na wzgórzu Werkulamy we Francji. Najciekawszą rzecz, jaką ona robiła, to była jej sytuacja w Kairze, gdzie ona będąc, i to podkreślam, oficerem wywiadu brytyjskiego. Ona była oficerem, nie agentem, ona była oficerem wywiadu brytyjskiego, stopniem oficerskim, mówiąc ze wszystkimi tymi. Jej zadanie było rozpracowywanie rosyjskiej agentury, radzieckiej agentury wśród żołnierzy polskich, którzy wyszli z armii Anderson. Tak? Trzeba pamiętać, że w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku zostały zawerbowane co najmniej kilkuset polskich oficerów. To są ci, którzy ocalili życie, bo nie zginęli w Katyniu, w Miednoje, w tych miejscach, których NKWD ich zabijało. Natomiast niestety bardzo często losem ich to może przychodzili byli po prostu agentami radzieckimi, zresztą tak jak adiutant generała Andersa. On nawet napisał mi taką książkę, byłem adiutantem generała Andersa, gdzie okropnie o tym Andersie pisze, ale był oczywistym agentem radzieckim i zdaje się do jego rozpracowania przyczyniła się właśnie Krystyna Skarbek, która typowała wśród Polaków, do Brytyjczyków, do Secret Intelligence Service, bo to jej działalność Special Operation Executive była raczej przykrywką jedna, ludzi, którzy byli podejrzewani właśnie o to, że zachowują podejrzane kontakty. Zresztą na przykład znajomi z tamtych czasów, bo to wszystko z takich listy, jakieś wspomnienia, jakieś takie opowieści o niej, że mieli do niej pretensje o to, że ona widząc, że jeden z oficerów polskich ma jakieś kontakty z ambasadą węgierską i prawdopodobnie przez Budapeszt przesyła jakąś pocztę do Polski. No i ona zrobiła z tego sprawę. Brytyjczycy wywarli presję na polskie, tam polski sztab w Kairze. No i nie stwierdzono żadnych dowodów zdrady, ale na wszelki wypadek pozbyto się została tasze wojskowym w Kenii. Czyli to gdzieś tam kompletnie, tam się nic nie kolego w Kenii nie dało, nie działało. No i ja tam rozmawiając z Włodkiem, znaczy z Wincentem Sewerskim, mówię,
no jak to ocenić? No to przecież doniosło na rodaka, tak? Nie mając żadnych twardych dowodów, bo gdyby były twarde dowody, to by dostał przecież karę śmierci, a nie wakacje w Kenii, prawda, za karę. No więc no, i tak żeśmy to dyskusję, ale jak oceniając Krystynę Skarbek, nie ma żadnych wątpliwości, że to była polska patriotka i że właściwie cały czas kierowała się jednak polską racją stanu, tak? Nawet będąc oficerem wywiadu brytyjskiego, wykonywała rzeczy podobne do polskiego wywiadu, który przecież przez generała pułkownika Gano de facto podlegał wywiadowi brytyjskiemu, bo po prostu został włączony w strukturę wywiadu brytyjskiego tyle, że zachował tą suwerenność poprzez przez osobę właśnie pułkownika Gano. Natomiast nie znaleźli, jakby bardzo starannie szukając w różnych sposób, tak? Jakieś charakterystyki, nigdy nic nie wskazywało na to, bo ona się w jakiś sposób nie wierzyła temu, że jest Polką, tak? Zresztą co ciekawe, i tutaj jedno może postawić nawias, ona jest również bohaterką, znaczy inaczej, ona jest naprawdę bohaterką wywiadu izraelskiego. Tylko nikt nie wie dlaczego. Znaczy Izrael, w przeciwieństwie do Polski, umie przeciwdziałać swoich tajemnic i do tej pory nie wiadomo dlaczego Krystyna Skarbek jest z domu Gelbera. Żeby się domyślać. Prawda? Ale to konkretnie, no domyślać to jasne. Ale dlaczego Krystyna Skarbek jest na liście pięciu najbardziej obok na przykład Hanny Zemysz, rzeczywiście fantastycznej agentki izraelskiej działającej na Bałkanach. Dlaczego ona jest na tej liście pięciu tam najbardziej zasłużonych agentek? No właśnie, nie wiem. No. Ale ja nie mam żadnej wątpliwości, że ze wszystkich relacji przyjaciół, nie wrogów, dokumentów wynika, że była na koniec jednak polską patriotką, będąc oficerem tego wywiadu. Więc nie da się tego wykluczyć. Natomiast rzeczywiście o to, żeby cokolwiek powiedzieć więcej o Mamu Kublińskim, to naprawdę chciałbym coś o nim wiedzieć. A to jest to cholernie trudne. Najmniej bym się przejmował tym, że złamał przysięgę wojskową, powiem szczerze, bo prawda, ja nie siedziałem za umową przysięgi wojskowej, ale siedziałem za to, że byłem współzałożycielem założonego w Krakowie, tutaj zresztą niedaleko, w 1985 roku, ruchu, który sprzeciwiał się treści przysięgi wojskowej, gdzie był sojusz z Armią Radziecką i takie wszystkie inne rzeczy, które już właśnie w przysiędze wojskowej mieć na sojusz z armią obcego państwa, to już trochę. Ale ja bym powiedział jednak, za odmowę przysięgi wojskowej się ponosiło poważne konsekwencje. Tak? Nie mówię, że zawsze to było więzienie, ale jednak paru moich kolegów poszło za to siedzieć i jednak można powiedzieć, że to była przysięga złożona pod przymusem. Więc z definicji nieważne, więc bym się najmniej przejmował. Ale tak czy owak nie chciałbym tutaj jakichś takich laurowych tych wieńców na głowę Kuklińskiemu zakładu, bo ja nie wiem, to jest miło. Bardzo dziękuję za tą przydługą, może za ten esej mówiony. Oddam politykowi prawdziwemu. Tak jak podejrzewałem, Piotr będzie oczywiście bardzo wiele ciekawych rzeczy przekazywał. On się dopiero rozkręca z tego, co ja wiem, także jest szansa, że później czegoś dowiemy. Natomiast teraz bardzo bym chciał właśnie, żeby Andrzej Rozenek, tak jak powiedział pan Piotr, z punktu widzenia polityka, i to polityka lewicowego, to wszystko oceni. Boję się, że będzie to miażdżąca krytyka, ale zobaczymy. Jeszcze chciałem podziękować Marku Tobie za zaproszenie. W Jaszczurach czuję się świetnie, bo kiedyś ten klub był w mojej jurysdykcji, jak byłem dyrektorem naczelnym Almar. Wszystkie kluby studenckie wtedy były przez nas zarządzane i bardzo, bardzo miło wspominam Jaszczury i tą atmosferę tutaj, która jak widzę się niewiele zmieniła. Także ciepło mi się na sercu robi już będąc tutaj. Jest mi bardzo miło, że mogę z Państwem być. Po drugie, chciałem rzeczywiście nawiązać do wydarzeń ostatnich godzin i z panem mecenasem Romanem Giertychem wszystko nas różni od strony politycznej. W większości spraw ja się z nim nie zgadzam, ale jedną rzecz trzeba mu przyznać, że ostatnimi czasy bardzo twardo i ostro walczy z tym reżimem. Dzisiejsze zatrzymanie Romana Giertycha uważam za zatrzymanie stricte polityczne, nie mające nic wspólnego z realnymi zarzutami i na pewno jest tak, jak tutaj moi przedmówcy mówili, że ma to związek z próbą przykrycia prawdopodobnie tragicznej sytuacji covidowej, jaka jest w Polsce. I nawiązując do tego, bardzo Państwa proszę o przestrzeganie wszystkich możliwych zasad higieny. Pamiętajcie, dezynfekcja, dystans, maseczki na co dzień. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy w zdrowiu przetrwali te cholerstwa. Natomiast wracając do tematu. No, ja nie jestem ani historykiem, ani specjalnym śledzącym specjalnie historię pana Kuklińskiego, dlatego że tak jak Piotr uważam, że no nie jest to postać, która zasługuje na to, żeby szczególnie się nią zajmować. Ja nie mam żadnych wątpliwości.
zdradzić. I to jest zdrajca. I człowiek, który służy obcemu wywiadowi, człowiek, który sam zgłasza się do obcego wywiadu, jak sam tak mówi, po to, żeby zdradzać tajemnice swojej armii, jest po prostu zdrajcą. Przecież te tajemnice, które on zdradzał, przede wszystkim mogły służyć armii naszego wroga do tego, żeby no, szkodzić naszym żołnierzom, naszym Polakom, jego współrodakom. Więc to jest dla mnie oczywiste, jak 2 plus 2 jest 4, tak samo każdy, kto współpracuje z obcą armią, wrogą wówczas armią, szkodził naszej armii, czyli szkodził Polsce. Bo innej Polski wtedy nie było. Przypomnę, bo Polska wtedy była taka, jaka była. No chyba, że generalnie kwestionujemy PRL jako państwo polskie, bo są też takie głosy, no to wtedy rzeczywiście można próbować inaczej do tej postaci podchodzić, ale ja nie kwestionuję tego. Uważam, że jest ciągłość narodowa, jest ciągłość państwowa. PRL była Polską z wadami i zaletami takimi, jakie wtedy były i Kubiński po prostu tę Polskę zdradził. Natomiast bardzo ciekawe są motywy, o których on mówi. Otóż on mówi, że były dwa takie główne motywy, które go zachęciły do tego, żeby wysłał list do atasze wojskowego ambasady Stanów Zjednoczonych, w którym zaproponował zdradę. I te motywy były takie, że chodziło o zamieszki na wybrzeżu i chodziło o interwencję w Czechosłowacji. Szanowni Państwo, to jest po prostu jakaś aberracja. No facetowi się nie podobają zamieszki na wybrzeżu, rozumiem. Nie podoba mu się interwencja w Czechosłowacji, rozumiem. I z tego powodu idzie do mocarstwa, które się nazywa Stany Zjednoczone, które w tym momencie prowadzi gigantyczną akcję w Wietnamie. No coś tu się nie kleje, przepraszam bardzo, ale jeżeli był tak wyczulony na punkcie niezależności państw i walki o prawa i wolności obywateli, no to Amerykanie popełniali w Wietnamie liczne zbrodnie i chyba będąc tam na miejscu, mógł się temu przyjrzeć dokładnie i wiedział, że chyba idzie z deszczu pod rynnę, delikatnie mówiąc. Więc te motywy uważam za motywy dorobione po prostu po czasie, po to, żeby to ładnie wyglądało w papierach, czy ładnie wyglądało w jego historiografii. A sądzę, że motywy były zupełnie proste, przyziemne, czyli po prostu pieniądze, bo to był człowiek, który w tych czasach w sposób ostentacyjny chełbił się swoim bogactwem, które dalece wykraczało poza przeciętną przynależną oficerowi Wojska Polskiego. No, naprawdę nie było wielu oficerów, którzy mogli sobie pozwolić na pływanie własnym jachtem czy jeżdżenie zagranicznym bardzo wysokiej klasy samochodem. No, ja te czasy jeszcze trochę pamiętam i wiem, że to się bardzo w oczy rzucało, więc skądś te pieniądze były i jak sądzę, to był główny cel. Kolejna sprawa. To jest właśnie, to jest trochę filozofowanie, co ja powiem, ale no jeżeli uznamy teoretycznie, że Kukliński był bohaterem i jego bohaterski czyn polegał na tym, że poszedł do ambasady Stanów Zjednoczonych i zaczął sprzedawać informacje na temat naszej armii, to ja się pytam o to, co w takim razie mamy powiedzieć o tych, którzy tego nie zrobili, czyli o tych tysiącach, dziesiątkach tysięcy żołnierzy polskich, którzy wtedy służyli w armii Wojska Polskiego, nie Ludowego Wojska Polskiego, tylko Wojska Polskiego. Cóż o nich należy powiedzieć? To co, oni byli zdrajcami, kolaborantami, a on był jeden, jedyny sprawiedliwy? No trochę się to w głowie nie mieści. Więc każdy, kto wynosi na piedestał pułkownika Kuklińskiego, musi się głęboko zastanowić, jaki daje sygnał w tym momencie wszystkim tym żołnierzom, którzy wiernie służyli Polsce, którzy w tamtych latach nosili polski mundur i nawet do głowy by im nie przyszło, żeby iść do jakiegokolwiek obcego wywiadu i tam zacząć sprzedawać informacje. Bo skoro on jest bohaterem, to oni są zdrajcy. I chociażby z tego punktu widzenia uważam, że po prostu nawet nie wypada w ten sposób toczyć dalej dyskusji na zasadzie, czy on był bohaterem. No nie był, po prostu nie był i nie możemy tak mówić ze względu chociażby na pamięć wszystkich tych, którzy służyli wtedy w Wojsku Polskim. No i kolejna sprawa, bardzo tutaj wyraźnie i dobitnie podkreślona przez moich przedmówców. Tak, rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że jedyny sens takiej działalności polegał na podwójnej agenturze. Bo oczywiście w interesie, to nie naszego wywiadu, tylko wywiadu rosyjskiego, było dostarczenie precyzyjnej informacji do Waszyngtonu pod tytułem
słuchajcie, nie eskalujcie. To, co się będzie działo w Polsce za chwilę, jest robione z głową, z planem i na pewno nie przeistoczy się w nic, co będzie skierowane przeciwko NATO. I rzeczywiście tak było. Stany Zjednoczone, mimo całego krytycyzmu do PRL-u wówczas, wcale nie odniosły się generalnie wrogo do stanu wojennego. Podkreślano, że to jest wewnętrzna sprawa Polski. I moim zdaniem duży wpływ na to miało to, że właśnie tacy ludzie jak Kukliński, bo nie tylko on to robił, przygotowali administrację Stanów Zjednoczonych do tego, co się wydarzyło 13 grudnia 1981 roku. I to przygotowanie było w interesie przede wszystkim Rosjan, którzy nie chcieli wtedy dalszej eskalacji konfliktu, dalszej eskalacji zimnej wojny. W związku z tym wysłali takiego właśnie człowieka i to by się potwierdzało, tak no, to jest wiele innych elementów wskazujących właśnie na to, że był to podwójny agent, chociażby to właśnie, że w momencie, kiedy był złapany na kopiowaniu rzeczy, których nie miał prawa kopiować, nie poniósł żadnych konsekwencji. No i cała ta jego droga służbowa, to obnoszenie się z bogactwem też nie zwracało niczyjej uwagi, też należy się tutaj dopatrywać jakiegoś drugiego dna. No i jeszcze sam początek też jego funkcjonowania. Wszystko jest, tak jak Piotr tu powiedział, ta historia wymaga pogłębienia, jest pytanie, czy w ogóle my jesteśmy w stanie ją pogłębić, dlatego że z tego co wiem, dokumentów jest bardzo niedużo. Na dodatek te dokumenty zostały nieco przetrzebione. I tutaj, korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałem zapytać Piotra, bo może coś słyszę. Ja przy okazji swojej pracy dziennikarskiej spotkałem się z takim oficerem Urzędu Ochrony Państwa, kapitanem, nazywał się Szekiel. Służył wtedy w katowickim oddziale UOP-u i on mi powiedział, że został skierowany na jakiś czas do Warszawy, żeby zająć się sprawą Kuklińskiego. To było przed tym jego takim ostatecznym wybieleniem i uznaniem za naszą dumę narodową. I jego zadaniem było przegrzewanie archiwów po to, żeby właśnie przygotować taki raport dla władz państwa mówiący o tym, kim był tak naprawdę Kukliński i tak dalej. Więcej się z tym oficerem nie spotkałem, więc nie wiem, czy rzeczywiście to robił i jaki był skutek tego, i czy taki raport w ogóle powstał, ale jeżeli powstał, to może warto by zaapelować do współczesnych władz, no nie wiem, czy to do tych władz w ogóle warto apelować, ale do jakichś władz kiedyś w przyszłości, żeby taki dokument ustajnić, jeżeli on w ogóle powstał, bo może być ciekawy. I niestety z żalem stwierdzam, że w mojej głowie jakoś się to zbiegło potem z informacją, że w archiwach nastąpiły jakieś luki, jeżeli chodzi o dokumentację o Kuklińskim. Czy nie było to przypadkiem, to było pytanie do Piotra, wynikiem właśnie tej pracy owego oficera, który być może miał też takie zadanie, żeby coś tam zniknęło z tych archiwów. A przecież pamiętamy, że takie sytuacje miały miejsce, no chociażby w przypadku słynnej teczki Lecha Wałęsy, który wziął sobie tę teczkę do Pałacu Prezydenckiego, oddał zdekompletowany. Mówiąc, że nie mamy pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi, tak? No po prostu zniknęło parę stron. Zdarza się, no ludzie czytają akta, coś im się nie podoba, w nerwach podrą, zniszczą, no i nie ma. I takie sytuacje oczywiście są naganne. Tu przede wszystkim trzeba zapytać, kto tam, kto pozwolił na to, żeby dokumenty wyszły z instytucji państwowej, trafiły do prezydenta i zaczęły się tym zajmować. Zresztą na temat tego, jak się obchodzimy z dokumentacją i tak dalej, można by mówić godzinami. Ja mam jeszcze jeden taki wątek w naszej historii współczesnej, który bardzo mnie interesuje, mianowicie to, co zrobił Antoni Macierewicz z dokumentami, które przejął po WSI i nagle one wylądowały gdzieś w okolicach toalety w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. A co dalej się z tym stało, do końca nie wiadomo, nie wiemy, kto w tym drzewał i co tam tak naprawdę było. Także no, nawet opierając się o dokumentację, będzie ciężko cokolwiek tak naprawdę stwierdzić o Kuklińskim, poza takimi właśnie oczywistościami, no, że jak ktoś zdradza, to zdradza. Jak ktoś robi takie rzeczy, to nie zasługuje na szacunek i na honor, to raczej na potępienie. Możemy się tylko naprawdę domyślać tych rzeczy, a sądzę, że nigdy się tych rzeczy na 100% nie dowiemy. Dziękuję bardzo. Zapytam Boże, bo tu jest... No, pytałem się. Właśnie, ja czuję się wywołany w takim razie. On jest złączony, tak? Bo to nic się nie ma. Dobra. To bardzo ciekawe. Ja bym się teraz tak
Kluczowe mi chodzi o to, że o tym wspomnieniu Andrzeja Rozenka dotyczącego, on się nazywał Czekiem, tak? Tak. Ja mam zupełnie sprzeczne w tej chwili wrażenia. Pierwsze jest takie, że chodzi mi po głowie, że rzeczywiście coś takiego było. I że to pisało Biuro Analizy Informacji, czyli jednostka, która mi podlegała. Bo prawdę mówiąc, jakby się zadanie, do kogo by takie zadanie powinno należeć, to do nas. Ale też takim to nie było proste, dlatego że jednak niektóre sprawy, które uważamy były za jakieś tam szczególnie wrażliwe, to jednak jednostki operacyjne same sobie robiły. Jednak nie wykluczyłbym całkowicie, że był ktoś albo w końcu wpiony konwiadu, albo wywiadu, albo śledczym, to wykonywał taką robotę. Nic mi nie mówi nazwisko Szakiel. Mówi mi coś Szakiel. Mówi mi coś podobne, ale... Mariusz Szakiel. Okej. Nic mi to nie mówi, natomiast chciałbym na szczęście odetchnąć. Znaczy, na pewno, jeżeli by ta informacja albo to zlecenie przechodziło przeze mnie, a powinno, to bardzo bym się nie chciał mieszać w jakieś niszczenie akt, bo akurat moja rola była zawsze odwrotna i zawsze byłem, już tak powiem, wielkim przeciwnikiem tego. I odetchnąłem z ulgą, myśląc, jeżeli była jakaś ciekawa akta, to jednak nie wojskowa, a nie wyrzucić obrony państwa, no bo niby czemu, więc trochę odetchnąłem. Ale też muszę Państwu powiedzieć, znaczy, to jest ciekawe, no bo byłem wtedy szefem tej komórki, która zajmowała się takimi sprawami analitycznymi. I nawet chodzi mi po głowie, że coś takiego było, ale właściwie nic nie pamiętam, bo mnie to tak naprawdę nie obchodziło. Znaczy, zupełnie szczerze, muszę powiedzieć, że wtedy, w początek lat 90., to dla nas było dużo ważniejsze to, żeby stworzyć normalne, cywilizowane służby informacyjne, a nie grzebanie się w jakichś papierach, które być może rzeczywiście będą miały znaczenie, odbiją się jakąś czkawką, ale generalnie musimy później zasunąć do przodu. I to nam zajmowało, nie wiem, 16-18 godzin na dobę, no bo trzeba było trochę spać. Więc ja pamiętam, to było dwóch takich wariatów, jako szefów pionów w Urzędzie Ochrony Państwa, to byłem ja i Kostek Miodowicz, wcześniej szef kontrwywiadu, zresztą wcześniej też sam szef Biura Analizy Informacji, byłem szefem. To jak o dowolnej porze, jak na przykład wychodziłem ze swojego gabinetu, to wschodziłem piętro niżej, patrzyłem, czy pali się pod, czy jest przebicie światła pod jego drzwiami, prawda? Zawsze było, tak? I wtedy przychodziłem do niego i Kostek, wiesz, jest 11, coś tam, to może pójdziemy coś zjeść, albo obaj byliśmy takimi tam skodobronionami w Warszawie, że on jest nie miał w Warszawie rodziny, więc tak byliśmy zdani na siebie. No i tam mieliśmy różne przygody, zresztą nic o to. No w każdym razie, żeśmy tak zasłali po 16-18 godzin na dobę i cały tydzień, tak? 7 dni w tygodniu, nikt nam nie zabraniał pracy w niedzielę, bo to ile widziano czasami. Muszę powiedzieć, że na przykład Najniski, jak był szefem Urzędu Ochrony Państwa, to rok był prawie regularnie w niedzielę o 17, tak? Więc to tak jest, to nie wiem, dlaczego handlu nie wolno uprawiać, a odprawy musiały być w niedzielę. To tyle a propos tego. A propos Kamińskiego, też nie podzieliłem się wrażeniem zatrzymania, bo też podejrzewałem u Andrzeja, że zatrzymano również Zbigniewa Smolowę. Tak. A ja powiedział, że ja mam inne wrażenie. Ja mam wrażenie, że przepraszam, polskie służby specjalne, policyjne i wszystkie inne, jawne, tajne, dwupłciowe i trzypłciowe, mają nowego szefa. Prawda? No kto jest szefem Komitetu Bezpieczeństwa? Ja. To, prawda? Ja myślę, że on przyszedł i pokazał, że są nowe porządki. I teraz za tych wszystkich tam kurdupli i te różne inne rzeczy, to teraz przyjdzie zapłacić cenę jakąś, nie? Panu Stonodze. Więc nie, może się mylę, bo się okaże, on zaraz wyjdzie i będzie zaraz kwitł i dalej będzie robił to, co robi, ale ja mam wrażenie w ogóle, że to, że on został szefem Komitetu Bezpieczeństwa Państwa, to jest najwyraźniejszy dowód braku zaufania do całej tej ekipy Kamińskiego, Wąsika, Ziobry, prokuratorów i tego, że aż trudno sobie to wyobrazić. Znaczy, moim zdaniem on dotarł, że dostaje jakiś całkowicie fałszywy obraz i że pewnie musi się tam tym zająć, że mu się cały jego polityczny projekt nie rozleci, prawda? Więc ja bym się teraz jeździł, że wszystko się zmieni. Może tutaj... Ja nie myślę, co koronawirus, a to nawet zaraz się okaże, że coraz więcej znowu zaborowań będzie i czy zamkną Giertycha, czy wypuszczą Giertycha, to by się nie da schować, prawda? Więc ja myślę, że to jest pokazanie pewnego nowego stylu, prawda? Także, że to silniejszy sygnał do podwładu niż do nas. Bym się trochę tym nie zdziwił. Też chciałem powiedzieć, a propos temu, że trzeba uważać, ja też, żebyśmy się nie wydali. Moim zdaniem jest specjalnie napisany artykuł 161 Kodeksu Karnego. Przecież nie dam sobie odczyć, czy dobrze pamiętam, że 161, ale to jest taki artykuł, który mówi o zachorowaniach, o świadomym zarażaniu chorobą weneryczną. Że ktoś, kto zaraża świadomie chorobą weneryczną, pozwala podlega karze pozwolenia. To są dopisane artykuł
a paragraf trzeci w tym artykule, że kto, będąc świadomym, że jest tego, może zarazić inne osoby tą chorobą zakaźną, polega każdy wolny wypowiedzenie wolności do 10 lat. To jest jakiś horrendalny przepis, tak? Od roku 10. Moim zdaniem on jest osobą wymyślony już w czasie COVID-u. I on jest wymyślony tak, że tu my siedzimy, a ja jestem tu bez maski, to ja idę siedzieć zaraz. Nie? Tutaj dwóch porządnych obywateli siedzi w masce, a ja siedzę i truję tu na widownię, a przecież w telewizji widziałem, że jest COVID, no to mógłbym się spodziewać, że mogę być zarażony, tak? No to jest specjalny oddział więzienia w Potulicach, gdzie się zamyka takich ludzi. Przypomnij sobie Czarnków, który do szpitala chodził. Ale na razie nie wiem, bo tylko to się polega na tym, że jesteś chory, nie chory, tak? Więc podejrzany z artykułu 161, czy jesteś chory, nie wiadomo, ale mógłbyś być świadomie chcieć zarazić kogoś, niekoniecznie mógł chory, pójdziesz do tego szpitala i tam są rzeczywiście chorzy na oddziale, tak? Czyli to, że tam wchodzisz, może być zdrowy, ale jak wychodzisz, na to będziesz chory, tak? Więc to taki w ogóle specyficzne podejście do praworządności, ale właśnie co nas teraz dziwi? No nic nas nie dziwi tutaj od 5 lat, że praworządność służy temu, żeby się z niej żartować, a nie temu, żeby ją realizować. I w końcu zapomniałem, co miałem o tym powiedzieć. A, chciałem zwrócić uwagę, z tym jego stylem życia, to jest ciekawe bardzo, dlatego że on przez kilka lat jako zapalony żeglarz pływał z taką ekipą wyższych oficerów Wojska Polskiego. Nawet nie Wojska Polskiego, nie Ludowego Wojska Polskiego. Już bardzo nie lubię tego Ludowego Wojska Polskiego. Tak z nimi, że tak powiem, ale to też mi wyszło 15 lat więzienia, jak mnie w końcu dopadł w sadzinie na Rakowiecu. No nie siedziałem tyle na szczęście, to 7 miesięcy, ja też nie wiem. Ale wiesz, więc on pływał jachtami i tymi jachtami mierzyli głębokość cieśni górskiej. To było zadanie wywiadowcze, tak jakby musieli wysyłać, przepraszam, pułkowników i młodszych generałów, a nie jakichś tam matów marynarki wojennej, prawda? Bo tam rozumiem, że handlowa marynarka tam nie miała, no duża była, tam pływać, coś mierzyć, tak? I później tam jachtami różnymi. Ale moim zdaniem tam było milion powodów do tego, żeby on mógł się obnosić z dowolną kasą, bo w końcu dostawał jakieś diety i tak miałem przy okazji coś przywieźć. Wszyscy wiedzieli, że tam się handluje, cuda się dzieją. Więc tutaj, a też co ciekawe, on w Wietnamie jak był, to on w Wietnamie zrobił ciekawe, dlatego że jednym z jego zadań w Wietnamie nie było wcale dokumentowanie zbrodni Amerykanów, czy tam oblewanie napalmem wietnamskich wiosek. Jego jednym z zadań, to zresztą bardzo ciekawe z punktu widzenia Amerykanów było dokumentowanie zbrodni Wietkongu na Amerykanach w czasie ofensywy Tet. Prawda? Czyli sobie trudno wyobrazić coś bardziej dla nich interesującego, niż powiedziałbym patrzenie trzecich oczu, tak? Czy oczu przeciwnika na ich, przepraszam, smutny los. Prawda? Więc tutaj było, dlatego ten rzekomo nie wierzę w tą całą kopertę, tak? Więc jeżeli nie wierzymy w jej istnienie, to tym bardziej niekoniecznie musimy wierzyć w to, co było tam wypisane. Znaczy, ale znowu wracając do czasu, znaczy dla mnie bohaterem jest Jacek Kurek, tak? Jacek Kurek też się kiedyś zapisał do ZPR-u, a potem, że tak powiem, jakby orientując się, że to państwo idzie, powiedzmy, nie w interesie społecznym działa, tylko nikt właśnie raczej jest taki mieszany do tego interesu społecznego, nie poszedł się zapisać do naszego obcego wiadu, tylko żeby to zrobił. I to jest dla mnie oczywiście przykład bohaterstwa. Jednak tak sobie myślę, że jednak dysydenci z PZPR-u, członkowie czy z sortów siłowych, lepiej mi się jednak, mi się wydaje, w moim porządku moralnym, tak, w moim porządku socjologicznym, naleźli, gdyby się przenieśli na stronę opozycji. Różne rzeczy można mówić o Adamie Hodyszu, ale on z tego punktu widzenia, ja bym powiedział, że jest bliżej tego tytułu bohatera, bo też znowu też nie jest pierwszy lecz, gdy mu zakładać wiedzę z na głowę. No właśnie, bo tam czasami te same motywy trafienia do tych służb były bardzo dziwne, prawda? Więc tutaj trzeba bardzo dużo rzeczy zbadać, nie? Ja chyba wszystko chciałem powiedzieć, albo co? Przepraszam. A jeszcze chciałem się nie zapomnieć, jak już mamy rotację, żeby jeszcze koniecznie zabrać głos, bardzo proszę. Tak, chciałem. Chciałem zabrać głos, ponieważ tutaj na początku się przestraszyłem, bo nie wiem, czy powiem, że w zasadzie się ze wszystkim nie zgadzam, ale w zasadzie mogę powiedzieć, że to nie wiem, czy każdy się we wszystkim zgadzamy, poza jednym tym, że nie wiem, czy powiedział, że on nie wie, czy jest bohaterem, czy zdrajcą, a ze wszystkiego, co powiedział, wynika, że na pewno nie jest bohaterem. Tego, co powiedział sam, to nie wiem. Natomiast Nie, bym się upierał. Nie, to nie jest nielogiczne, bo może się okaże, że on jednak był.
nawet drugim go zadebował i mówił, że tak powiem, uwierzył sobie. I był prawdziwym Konradem Walendrogiem. No nie wiemy, no może w ogóle był Konradem Walendrogiem w wieku 1200 lat. Ale tak. Ja zdaję, że nie dobierasz też Państwu potem czasu na dyskusję, to powiem tak. Też uważam, że teoria podwójnej agencji znajomy bardzo podobna. Być może taka moja pewna akademicka maniera powoduje, że zawsze w tym wstępnym wykładzie przedstawiam różne punkty widzenia, a do własnych pomysłów przechodzę bardziej dyskusji. Myślę, że do formatu zasady i tak też dużo tych własnych pomysłów przedstawiłem już w wstępnym wykładzie. Natomiast ja się zgadzam, teoria podwójnej agencji wygląda najbardziej prawdopodobna. To jest pierwsza sprawa. Czy brak kierunku informacji na przykład w Polsce jest jest odpowiednim zarzutem do tezy, że jest on zdrajcą. Ja uważam, że jest w drugą stronę. Brak informacji o Ryszardzie Kubińskim jest dodatkowym argumentem przeciw budowie jego kultu. Bo jeżeli nie wiemy tak naprawdę, co facet robił, nie wiemy po co to robił, nie wiemy dla kogo robił, ale wiemy jedno, że to, co robił, było sprzeczne z polską racją stanu, takim polskim prokuratorem, to wiemy, że nie jest podatkiem. To jest moja interpretacja właśnie także tych braków. Łukając dokumenty, to ja tutaj też chciałem może być się tego kontynuowania. Tak dziękuję, ale no, nic nie wiemy dalej. Powiem tak jeszcze, że czy agent obcego wymiaru może być bohaterem narodowym? Piłsudski może, Piłsudski inżynier był agentem. Wiadomo, że był wyrobany, czy był agentem tego wymiaru Piłsudskiego. Wiemy, że ale działał dla powstania Piłsudskiego. Kupiński działał dla czego? Do rzucenia mąka, czy dla pieniędzy amerykańskich. To jest duża różnica między Piłsudskim a Kupińskim, żeby nie powiedzieć porównania z Piłsudskiego, ale rozumiem, że to jest piłka retoryczna, więc tutaj nie jest zdarza. Czy Piłsudski miał jakąkolwiek rolę w zapobieżeniu konfliktu międzynarodowego? Miał na pewno rolę żadną, więc akurat pewnie nie będzie od tego, do jakich tam wgląd lub nie. Ale z tego wszystkiego, co tutaj padło, z ogólnej wiedzy historycznej, to też na pewno wielką rolę w dwukrotnym zapobieżeniu możliwej interwencji radzieckiej miał Stanisław Kania jako ówczesny pierwszy sekretarz KZN i jesienią 80 i po kryzysie bydgoskim marzec 81 wspomnianym przez Piotra Jakczyka. Ostatnia kwestia. Czy najważniejsze jest złamanie przestrzeni wojskowej? Też wiadomo, że nie jest najważniejsze, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, czy za tym złamaniem przestrzeni wojskowej jako środek szedł cel w postaci realizacji polskiej racji stanu, czy coś przeciwnego. Moim zdaniem coś przeciwnego. I z tego punktu widzenia oceniam, że Ryszard Kubiński jest obiektywnie był zdrajcą. Czy był subiektywnie swoim przekonaniem, tego nie wiem. Obiektywnie był zdrajcą, a na pewno nie był bohaterem godnym kultu. Bo mimo wszystko, już kończąc absolutnie to połączenie powiedzi, nie rozumiem, jak można budować kult obcego agenta, który za pieniądze wynosi. To jest wzorzec osobowy na to pokolenie. Ja sobie pozwolę też parę słów powiedzieć na ten temat. Między innymi kwestia tego, czy brał pieniądze, czy nie. Kiedyś mówiło się, że brał. W tej chwili mówi się, że nie brał. Oczywiście, czyli to jest to właśnie budowanie kultu, o którym mówił Paweł. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa. Kwestia tego, czy był podwójnym, czy potrójnym agentem. Bo wiadomo, że prawdopodobnie był agentem, no powiedzmy, że był agentem amerykańskim. Był prawdopodobnie agentem GRU, ale wcześniej był również agentem polskich służb specjalnych wojskowych. Czy był nawet potrójnym agentem prawdopodobnie. Kwestia jest jeszcze inna, zupełnie inna. Czyli jak można budować i podtrzymywać kult człowieka, jakim był Kupiński, czyli według mnie zdrajcy, a określać mianem zdrajcy, mianem mordercy, oprawcy, oficerów polskiego wywiadu, którzy zginęli w trakcie misji zagranicznej. Dwóch z tych oficerów to są moi koledzy. Wieniu, który w 2005 roku został prawdopodobnie otruty w Tajlandii, a w 1999 roku elektrowodny, który zginął w drugiej próbie najechania na niego, najpierw przez ciężarówkę, a później przez cysternę. Niestety druga próba była nieudana. Była udana, przepraszam. Natomiast w tym przypadku bohaterstwem Metka było to, że on wiedział, że jest na niego wydany wyrok, wiedział, że będzie to wykonywane, on nie poprosił o prośbę o odwołanie z pracy. To są dla mnie bohaterowie. Natomiast nie mówię, o nich się mówi przecież zupełnie coś innego. Natomiast to kwestia
publicznego, nawet nie musimy tutaj, przepraszam, z jego stopnia, czyli, bo uważam, że nie, uważam, że słusznie odebrał stopień. Dla mnie jest tragediowa. Ja mam taką jeszcze jedną prośbę. Nie wiem, czy będziecie mogli na chwileczkę oddać, będziecie mogli oddać na chwileczkę głos swojemu koledze, Krzysztofowi Rożkowi, który również chce wywiadu. Emerytowany. Dla mnie oczywiście CER, który zdradza, jest zdrajcą. Ja tutaj nie widzę żadnych, że tak powiem, szerszych tematów do dyskusji. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na inny temat, który poruszył Piotr Niemczyk. To jest ten element w życiorysie Kuklińskiego, gdzie on jest w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru. Wiadomo było, że Amerykanie zawerbowali tam przynajmniej kilku polskich żołnierzy w różnych rangach. To się okazało dopiero na początku stanu wojennego. Potem ich wymieniano między innymi za Zacharskiego. Natomiast będąc młodym człowiekiem, słyszałem od doświadczonego oficera w takich okolicznościach, powiedzmy, że on mówił do kogoś trzeciego, a ja jako tam porucznik siedziałem z boku. Więc on twierdził tak, że na tle zawerbowania wielu oficerów i być może Kuklińskiego właśnie w Wietnamie. Największa rezydentura CIA na świecie była wtedy w Sajgonie. I gdy już wiadomo było, że będą się wycofywać, Amerykanie masowo niszczyli dokumenty. Ale mieli niszczarki, cieli po prostu na paski, teczki, pracy, raporty i tak dalej. I byli pewni, że w ten sposób zniszczyli te materiały. Natomiast po wycofaniu się Wietnamczycy posadzili, ten oficer mówił, że Wietnamczycy posadzili 400-500 osób i oni latami, kleili z powrotem, składali te akta wywiadowcze. I na tej zasadzie kilku tych naszych szpiegów zostało ujawnionych. Nie zjawił się tam Kukliński. Natomiast główną metodą pracy Amerykanów było podstawianie między innymi dziewczyn różnego rodzaju. Pieniądze i dziewczyny. Oni to byli młodzi ludzie, bez żon. To żyli sobie jak żyli, popijali sobie, jak nic pasuje to do Kuklińskiego także. I teraz pytanie jest, jak te dokumenty, które sklejali Wietnamczycy, trafiły do Polski, no, na 100%, że prawdopodobnie najpierw dostali to Rosjanie, czy Sowieci wtedy. No a Sowieci przekazali naszym służbom to, co chcieli. Tutaj ślad Kuklińskiego się nie pojawia, aczkolwiek w przekonaniu wielu ówczesnych oficerów Kukliński został zawerbowany w Wietnamie. Dziękuję. Czyli mam teraz prośbę, który z panów jeszcze chce coś powiedzieć o bocem, czy w ogóle coś nowego? No, pan Piotr to wiadomo, że powie, tak? No, oczywiście o to... Nie, bo trochę chciałem założyć na to, jakby potwierdzając to, co mówił Krzysztof, że jakby te wersje, też które słyszałem o ludzi związanych tam z otoczeniem Piszczaka, że oni też twierdzili, że to ten moment to tej współpracy, przy czym właśnie pytanie, czy on tam został zawerbowany na podstawie jakichś kompromatów czy czegoś, czy on tak naprawdę pojechał tam, żeby zostać zawerbowany. No też, jeżeli on był obiektem najwyższego zainteresowania Rosji, tak? Bo jeżeli on miał zbierać dowody na zbrodnie Wietkongu, na przecież Amerykanach czy Wietnamczykach Południowych, no to dla amerykańskiej z kolei, że tak powiem, propagandy marzenie, prawda? Z tego rodzaju agent byłby fantastyczny, więc znaczy moim zdaniem z jego profilu życiowego to jest, że on tam pojechał, żeby go zawerbowali. Tak bym jakoś w ogóle szedł, znowu zgadując, improwizując, jakoś kojarząc. Tak miało być. Że to być może o to poszło, nie?
Więc tym bardziej, że naprawdę to nie jest tak, że to był jakiś tam epizod jego wywiadowczy wcześniej, tak? Że on był, nawet na te baby, przepraszam, to jednak był jakoś tam doświadczony oficer wywiadu. Prawda? I jeżeli on pływał tam na tych jachtach po to, żeby tam mierzyć sondą głębokość tam jakieś ciśniny i tak zawijali już portu, no to tam jednak wiedzieli, że panienki, które przychodzą i oferują tam różne swoje wdzięki za mniejsze lub większe sumy, no to trzeba być ostrożnym, trzeba być nieostrożnym. Znaczy, jako ciekawostka też powiem, Krystyna Skarbek ma wśród swoich biografów, przynajmniej niektóre opinie po prostu totalnej nimfomanki, że tam ponad 100 kochanków, jakieś nieprawdopodobne historie. Znaczy, jak się z kolei temu przyjrzeć naprawdę, to kompletnie nie pasuje do Sylwetki i właściwie jedyne jakieś rozsądna odpowiedź na to, że to jej było potrzebne po prostu do legendowania spotkań z obcymi facetami, tam gdzieś tam w hotelu, gdzieś na terenie. Ona się na przykład spotykała w Kairze Vina House. To jest taki hotel teraz, właściwie prawie centrum Kairu, bo to jest taki najbliżej stojący piramid, tak? Niezwykle pod tym względem prestiżowy, ale jednak z punktu widzenia życia towarzyskiego Kairu, to były dosyć dalekie perypetia. Więc jak ona się tam z jakimś obcym facetem mówiła, ale jednak ktoś znajomy to tam zobaczył, no to trzeba to było jakoś wytłumaczyć, bo to lepiej zawsze było, że to kochany, niż że tak pomagał, tak? Albo oficer obcego wywiadu, z którym jakiś tam knuje rzeczy, więc mi się wydaje, że ten tam damsko-męski wątek kulturowiński, to też może być dęty, że to może w ogóle był aseksualny na przykład. To, że się płacił z żoną, też mogło być coś jakąś kompletną lipą. Różne takie rzeczy już tam można było robić tylko po to, żeby jakieś uwiarygodnić jakieś tam figury operacyjne. Ja mam pytanie. Mam pytanie, które chyba skieruję do obydwu moich wspaniałych dyskutantów. Wy na pewno o tym coś wiecie, z racji różnych zakrętów życiowych trudniej o tym mówić. Jak to było z Wałęsą? Dlaczego Lech Wałęsa, człowiek bardzo prostolinijny i taki prosto myślący, tak negatywnie reagował i reaguje do dzisiaj na Kuklińskiego? Wydaje mi się, że musiał otrzymać jakąś po prostu wiedzę od naszych służb, która go przekonała, że ten człowiek nie zasługuje ani na stawianie pomników, ani na żadną tutaj rehabilitację Polaków. Więc Piotrze, może ty coś wiesz. Co wiedział Wałęsa? Ja myślę, że wiedział mniej więcej tyle, co będzie nic. Natomiast ja będę zawsze publicznie bronił Wałęsy, dlatego że w momencie, kiedy on przechodził prawdziwą brudę, zachował się albo idealnie, albo przynajmniej optymalnie. Prawda? Już nie wiem, jak to tam było w Arlamowie, jak to tam kusili dobrami świata wszelkiego. Natomiast Wałęsa nie tolerował w swoim otoczeniu ludzi, których popularność mogła mu zagrażać. On nie tolerował przywódców Solidarności, których uważał za to, że mogą, że tak powiem, wyrosnąć. Już nie chcę dyskutować o jego relacjach tam z takimi osobami jak Buja Frasyniu, prawda? Którzy powinni się wydawać jego naturalnymi konkurentami, chociaż oni takie role nie aspirowali. Ale na przykład Marian Juszczyk, który próbował w pewnym momencie ciężar, że tak powiem, Solidarności przeciągnąć, to tam jakaś, już nie chcę nazywać tych emocji, które między nimi, ale to były bardzo złe relacje i oni nie mówili dlatego, że ja bym się nie zdziwił, że może on nagle uznał, że popularność Kuklińskiego. Oczywiście, ja nie chcę mówić, że te emocje były jakieś szczególnie pozytywne wobec Kuklińskiego. Ja tego tak nie czułem, ale zainteresowanie Kuklińskim było ogromne. Mega przyjemne. Tak? No nie wiem. Czy ludzi, z którymi ja się stykałem, moje były, powiedziałbym, negatywne od początku. Rzeczywiście, że raz do tego przyznam. Ale ja bym powiedział, w środowisku dawnych działaczy Solidarności niekoniecznie. A szczególnie takich, którzy nie mieli powodu się nad tym zastanawiać, bo uznawali, a to jest Polak, który uratował Polskę przed interwencją radziecką. No to przecież to było tak opakowane teraz o to, tak? No, dlatego różnych propagandy są. Więc, ale ja myślę, że ja nie mam takiego poczucia, że używałem sam to jakoś analizował. On po prostu źle znosił ludzi, którzy nagle zyskiwali popularność, którą uważał, że może mu zagrażać. Więc nie doszliłoby się do jakichś głębokich tam no właśnie wiedzy przy jakichś rzeczy, których możemy, nie wiemy, albo się nie możemy domyślać. Znaczy ja oczywiście też mogę tylko poprzez te żydowie słów, natomiast powiem tak, gdyby było tak, jak mówi Niemczyk, który bardzo źle się odczuwał się jako człowiek, który był taką głównym motyw, żeby obcinać kult, czy w zalotku dusić kult Ryszarda Kuklińskiego, że będzie popularniejszy niż Wałęsa. Natomiast ja jednak podejrzewam Wałęsę o wyższe pobudki. To znaczy, że Wałęsa jednak jako ten katar, który czuł się tym
człowiekiem, który był w Wojsku Polskim, który pisał jako kapłan Wałęsa, prawda, do generała. Myślę, że on gdzieś intuicyjnie jako ten polski chłop, polski kapłan Wojska Polskiego, tego w cudzysłowie ludowego Wojska Polskiego, jak nieoficjalnie potocznie się mówi, to odbieram to, co zrobił Kuchiński, jako coś, co po prostu nie przystoi i gdzieś czuł to swoją chłopską mądrością, po tym tak zwanym znaczeniu, że nie godzi się takiego człowieka czcić jako bohatera narodowego. Ja bym stanął na znaczy, ja bym na przykład nie wykluczył, że może gdzieś jednak były jakieś papiery dotyczące Kuchińskiego jako agenta wywiadu, prawda, PRL-owskiego. Jeszcze wtedy był, został, nie wiem, zniszczony, zginęły, albo gdzieś się znajdą jakieś piwnice za 10 lat. I że Wałęsa to widział, prawda? Też bym nie wrócił. Ale mimo wszystko powiem szczerze, że niestety Wałęsa tak wiele rzeczy, że tak wiele ważnych decyzji podejmował wyłącznie na podstawie swojego monstrualnego ego, że nadal bym się nie wycofywał z mojego poglądu. Serdecznie dziękujemy naszym panelistom wspaniałym. Naprawdę wykazaliście się bardzo dużą wiedzą i bardzo, bardzo fajnie na to wsłuchaliście. Oczywiście nie udało się, co było do przewidzenia, stwierdzić definitywnie, czy to był zdrajca, czy bohater. Tak jak powiedział pan Piotr, nie udało się definitywnie stwierdzić, powiedział. My możemy mieć swoje zdanie, Andrzeju, tak? To wiesz, to jest co innego. Natomiast no, tak jak powiedział pan Piotr, zbyt wiele tutaj mamy nie faktów, a domniemań, żeby to w jaki sposób urealnić. No. Chociaż tak jak powiedziałem też, dla mnie no, sprawa jest oczywista i z punktu oficera, i z punktu Polaka. Uważam, że był zdrajcą. Choćby, i to bez względu na to, czy pracował na rzecz Amerykanów, czy pracował na rzecz GRU. Bo gdyby nawet pracował na rzecz GRU, to też był zdrajcą. No, nie da się ukryć przecież, prawda? Może na tym byśmy zakończyli, czy jeszcze macie panowie coś do powiedzenia w tej sprawie? Ja bym jeszcze dodał właśnie coś, o czym zapomniałem, co się powiedzieć. Znaczy, niestety dla mnie jest dosyć żenujący fakt, no, bo nie rozstrzygają sam, czy jego... Ja trochę zażartowałem, że to Jan Paweł był, bo to jest w ogóle posłowie. Że ale jest jakaś w ogóle cudowna historia, że na tym gryje. Ale dla mnie jest jedna rzecz bardzo smutna, znaczy, że my gdzieś młodym pokoleniowi w ogóle dopuszczamy taką możliwość, tak? Że teraz zdaje się w Kijku tak się nie uczy oficerów wywiadu, a może jeszcze się uczy, mam nadzieję, że nie, tam jeszcze. Jeszcze się uczy, nie ma coś podobnego. Trudno bardziej spalonym środowiskiem na świecie, ale ten. Natomiast no, życie do niej jako przykłady, do tego oficera wywiadu, Katastrofa. Więc to mnie też strasznie martwi. Zostawiając jego taką ocenę do końca, no też... Praktyczno. Właśnie, strasznie to smutne, że nie mamy być. Czyli... Teraz mam takie pytanie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś kwestie do naszych panelistów? Właśnie. To może tak pokleić. Że pierwszy był Andrzej, drugi Wacek, kolejny będzie Paweł, dobrze? Dziękuję. Mam takie dwie wątpliwości, tutaj słuchając panów autorytetów. Pierwsze, dlaczego się zastanawiacie, gdy rozłożymy cały życiorys Kuchińskiego, gdy popatrzymy na ten życiorys oczami oficerów operacyjnych, obojętnie rosyjskich, amerykańskich, jeżeli nie pominiemy pewnych śladów przeszłości jeszcze, czasów powojennych, gdy on podparł Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, czasów według mnie bardzo ważnych ze szkoły oficerskiej w Wrocławiu, gdzie najpierw go generał sowiecki wywala, po dwóch tygodniach przywraca go do szkoły. Kończy jako chorąży, jedzie najpierw do departamentu pracować. Ewenement w skali Układu Warszawskiego wtedy. To są takie momenty, gdzie można wskazać, kto, jak i na jakich materiałach wywołał tego człowieka. No dlaczego tutaj zastanawiamy się, że nie ma kwitów? A skoro twierdzimy, że kwitów nie ma, bo rzeczywiście 300 lata różnych, 50 latach, 80, 70 trzepano archiwa strasznie. Dlaczego teraz historycy, czy też panowie jakoś zainteresowani, nie spróbujecie dotrzeć do tych oficerów jeszcze żyjących, powtarzam, jeszcze żyjących, czasami już strasznych dziadków, którzy te sprawy na pewno znają, którzy ochraniali sztab generalny, pracowali w oddziale operacyjnym, tym WSW. Mówimy o tych ludziach, bo jak oni znikną, to wtedy zacznie się
dodatku. Brak dokumentów, brak świadków i będziemy mogli manipulować, jak tylko będziemy chcieli. Dziękuję. Ja proponuję tutaj zresztą zgodnie z sugestią Pawła. Najpierw te trzy pytania, a później będziecie panowie odpowiadać, dobra? Dziękuję. Ja chciałem pytać na początku tylko odnośnie przykrycia sprawy World Navy sportowego aresztowania pewnych. Pozwolę sobie tutaj szanownej komisji wręczyć takie coś. TW Malina, kto wie kto to był. Nadziei, że panowie wykorzystacie to. Tak samo tu jeszcze jedna sprawa na temat kłamstw, jakie tutaj serwuje nam w tym rejonie. To jest z tygodnika Głos, tygodnik Nowohucki, a jego twórca tego artykułu to jest Terlecki, czyli były pies, wielki czpun krakowski z nad terenu. Teraz pozwolę przedstawić się. Jestem, że tak powiem, pospolitym zjadaczem tego, czyli emerytem. Wacław Kubiński, moje nazwisko. Absolwent Wydziału Meteorologicznego AGH i członek aktualnie działający w takim sposobie, takiej organizacji Byłych Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, która się nazywa Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego imienia Wybrana Zygmunta Berlinga. Jako były żołnierz chcę się ustosunkować tutaj, no, szczególnie do pana Piotra odnośnie tego, nie wiem czy był zdrajcą, czy nie był. Ja byłem żołnierzem, przysięgałem na wierność ludowej ojczyźnie. I uważam, kto tą przysięgę złamał, zdecydowanie jest zdrajcą, nie zasługującym na żadne pomniki, żadne honory. Zresztą jest to dziś pospolite, że ci wszyscy żołnierze wyklęci, ogień, bury, łupaczka, dziś są bohaterami, a nie mówi się nic o tych ofiarach, które oni spowodowali, parę set niewinnych ludzi, zamordowanych przez tych właśnie ludzi. I to jest pewna niesprawiedliwość dziejowa. Jeśli chodzi o sprawę Kuplińskiego, nie może być tak, że żołnierz, który przysięgał, który za pieniążki zdradzał i nie tylko zdradzał informacja, czyli dawał informacje na temat sytuacji naszego wojska, nie wchodzę w to, czy on miał takie, że tak powiem, wiadomości na temat Układu Carego i Armii Radzieckiej, ale to, że powodował, że mogliby się stać, że tak powiem, celem amerykańskiej bomby atomowej. Tyle. Jeśli chodzi o sprawy, i tu ktoś poruszył, żeby ewentualnie no, przepytać, czy nawiązać kontakty z ludźmi jeszcze istniejącymi. Jest tu wspaniała książka generała Franciszka Puchały, który tam pisze między innymi bardzo dokładnie o sytuacji tej właśnie sprzed stanu wojennego i o działalności Kuplińskiego. Dziękuję bardzo, tyle na tym dzisiejszym. Dziękuję Ci bardzo, Macku. Bardzo proszę. Sekretarz Stanu Generalnego. Dziękuję. Franciszek Kuchman. Moje pytanie jest, dotyczy tego, jak jest dzisiaj postrzegany Kupiński, bo mi się wydaje, że można podsumować poglądy wszystkich trzech panelistów taką tezą, że mamy dzisiaj sytuację, w której Kupiński przechodzi do świadomości powszechnych, czy do jakiegoś takiego panteonu mitów narodowych. I chciałbym w tym kontekście zapytać o to, jak przedstawia się najnowsze piśmiennictwo dotyczące Kuplińskiego, czy ukazała się na przykład jakaś solidna, rzetelna jego biografia, czy też opracowanie i jaki mają panowie pomysł na zmierzenie się z tym narastającym mitem, wziąwszy pod uwagę, że polskie społeczeństwo do tej pory nie zwykło sobie jakoś dobrze radzić z krytyką różnego rodzaju narodowych mitów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu jest pan pierwszy się z pytaniami. Ja tu się krótko odniosę do tematu żołnierzy wyklętych. To jest temat, którym akurat się zajmuję od dawna.
i rzeczywiście w tej sprawie należy wiele rzeczy odkłamać i położyć prawdę na stół i nauczyć nasze młode pokolenie, jak było naprawdę. Ja między innymi w tym celu co roku, w lipcu każdego roku jestem pod Staryszewem, gdzie doszło do największej zbrodni, jakiej dokonali żołnierze wyklęci na żołnierzach Wojska Polskiego. Tam zabito, zamordowano najwyższego rangą oficera Wojska Polskiego, Alfreda Wnukowskiego, podpułkownika wówczas, pośmiertnie mianowanego na pułkownika, jego żonę w szóstym miesiącu ciąży i dziewięciu żołnierzy Wojska Polskiego, którzy razem z nim jechali. Nie będę tej całej historii opowiadał, zamordował ich Igła, który dzisiaj jest czczony jako żołnierz wyklęty. Zwykły bandyta po prostu. Ci żołnierze wracali z Rzeszowa, bo byli wtedy w KBW. Wnukowski był szefem KBW w Rzeszowie, walczył z bandami UPA. No i to był zresztą oficer frontowy, cały front od Lenino po Berlin. Oficer, którego nie zamordowali oprawcy hitlerowscy, nie zamordowali go Ukraińcy, zamordował go Polak. Polak Igła. Takich historii jest setki. I chciałbym, żeby przy pomocy i starszego pokolenia, i nas wszystkich, ta prawdziwa historia zaczęła docierać do pokolenia najmłodszego, bo w tej chwili nasze dzieci są w szkołach indoktrynowane i w tej sprawie są po prostu bezczelnie oszukiwane. To tyle. Ja mam też nie bardzo wiem, co mam powiedzieć. No, ja najchętniej chcę powiedzieć o stronie przysięgi wojskowej, no bo ja trochę właśnie broniłem tego Kuklińskiego, bo mi się wydaje, że to nie jest aż takie ważne. Znaczy ja mam takie pytanie do ludzi, którzy są dumni z tego, że nie wiem, że dochowują przysięgi. No to teraz może trzeba sobie przypomnieć, na co się przysięgało w tym ludowym wojsku, czy rzeczywiście się dochowuje tej przysięgi. Ja składałem jedną przysięgę w życiu. Bo zamiast pójść do wojska, to przyszedłem do więzienia i akurat uważam, że to był wtedy jedna... Ja nie widzę takich... Znaczy ja bym chciał być tak, ja uważam, że jak ktoś nie jest... Znaczy to nie jest taka alternatywa, że ktoś jest bohaterem albo zdrajcą. Więc ja bym nigdy nie powiedział, że ludzie, którzy poszli do wojska, to są nie wiem, zdrajcy albo bohaterowie. Tak? Są normalni ludzie. Tak samo jak nie powiem o sobie, dlatego że nie chciałem pójść do Ludowego Wojska Polskiego, to poszedłem do więzienia, ale też nie poszedłem dlatego, że nie chciałem. Gdyby chodziło o to, że się nie boję wojska, no to bym wymyślił zwolnienie lekarskie, tak jak większość ludzi, nie? A ja po prostu poszedłem i powiedziałem, że nie chcę, tak? I dosyć wysoki wyrok mi za to groził. Ale też trochę tak, no dobrze, no to przypomnijmy sobie, na co się przysięgało. No już nie będę z panem zgodą na swoją przysięgę, bo to ta przysięga mogła zupełnie inaczej wyglądać, ale ta ostatnia przysięga była naprawdę paskudna. Ale zaraz, z Armią Radziecką, to walcz pan z tą Armią Radziecką, idź pan walcz, no. Gdzie ona daje ten, no jest jakaś mądrość dla Armii Radzieckiej, no dajmy sobie spokój, no. Niech obywatel, że tak powiem, rzekomo suwerennego państwa, który przysięga na sojusz z inną armią, no też trzymajmy się jakichś reguł. A co mamy dzisiaj? Co? Co mamy dzisiaj? Ja wiem, co mamy dzisiaj, ale moim zdaniem nie ma żadnej rodzie przysięgi, żadnej obcej armii, i to jest boskie. Więc też jakby są tego granice, no i, ale też nie mówię, że każdy, kto składał tą przysięgę, to jest jakiś tam ruski agent, tak? No też mówię, przysięgę na armię, to jest ruski agent. No nie, no to zachowujmy się normalnie, nie? Więc jakby zostawmy takie rzeczy na boku, no. Chyba zapomniałem, co chciałem powiedzieć przez to, no. Ale to nie jest tak, znaczy nie chcę twierdzić, że ktoś to jakby, że tak powiem, nie wykazał się jakimś, nie wiem, znaczącym czynem bohaterstwa albo jakiegoś skurwysyństwa, to słowo boli tego, to zresztą nie taka rozumiała intencja Andrzeja, no. A też wracając do żołnierzy wyklętych, to też chciałem powiedzieć, no co można powiedzieć o żołnierzy wyklętych, no jest taka, jeszcze jest jedna ważna przysięga, tak? Którą w życiu składałem, tak? Jak przystawałem funkcję urzędową do państwa, tak? I przysięgałem, że będę bronił konstytucji. I prawdę co mam mieć poczucie, że jestem jednym z absolutnie niewielu ludzi, którzy tą przysięgę traktują poważnie i przepraszam, robię, znaczy, rzeczywiście nie mam kramki, tak? Bo być może gdybym miał, to bym moim poczułbym obowiązkiem pójść kogoś zastrzelić. Ale na szczęście nie mam i jakby nie widzę presji na tego zachowania. Ale prawdę mówiąc, jeżeli jestem w stanie uczestniczyć w jakimś zdarzeniu, które, że tak powiem, może służyć obronie tej konstytucji, to robię.
No nie, nie, no nie na granicy, nie, nie, nie chcę sobie tutaj zaraz mnie zamkną za to, że ja deklaruję skłonność przystąpienia do organizacji terrorystycznej, tak? Więc nie, tego nie, tak? Ale akurat ja na tyle ją szanuję, że jak już to przysięgałem, no to, i to jest naprawdę dla mnie istotne, tak? Że gdzieś tam kiedyś zadeklarowałem, że będę tej konstytucji, że o tą konstytucję walczył. To jest moim zdaniem jakoś tam poważne traktowanie przysięgi, ale zostawmy przysięgi, które się robiło dlatego, że się ustawiało ludzi szeregiem i kazało im przysięgać pod dyktando, bo oni się nie zastanawiali w ogóle, jak to ma znaczenie. A z kolei z kobietą poważne konsekwencje groziły za to, żeby tego odmówić. Nie? Więc to ten wątek z tą przysięgą, to myślę, że nie jest aż tak istotny, no, ale może niepotrzebnie do rozwoju. Dziękuję bardzo. Tak, ja może odniosę się po kolei do wszystkich osób, które zabierały głos tutaj. Jeśli chodzi o kwestię tych świadków historii, których warto wykorzystać, ja się zupełnie zgadzam. Przyznam, że jest na pewno historyków młodszego pokolenia, którzy są formowani w takiej rzeczywistości, w takiej narracji, jakiej są pewne opory przed korzystaniem z pewnych źródeł większych niż z innych źródeł. Znaczy chętniej idzie się do dawnych żołnierzy wykrętych, czy dawnych opozycjonistów, niż do dawnych choćby oficerów służb specjalnych Polski Ludowej. To oczywiście jest postawą bezsensowną, bo każde świadectwo jest źródłem. Należy poddawać następnie krytyce, jak każde źródło historyczne, to znaczy weryfikować, prawda? Dlaczego ja tego nie zrobię? Dlatego, że ja tak zawodowo to się akurat kuchińskim nie zajmuję najgłębiej, zajmuję się raczej latami 40 niż latami 70 80. Natomiast generalnie zajmuję się historią Polski Ludowej, więc coś mam do powiedzenia również i o tym. Ale zgadzam się, warto. I jeżeli na przykład pan ma jakąś taką listę ludzi z jakimiś kontaktami, to ja chętnie od pana wezmę i komuś tutaj godne zaufanie i sensowne będzie nad tym pracował, przekażę takie czy inne kontakt. Słuchaj, piszesz o tym, to jest kontakt z tym człowiekiem, on jeszcze żyje, może wiedzieć to i to. Więc tutaj przechodzę do konkretów, taką propozycję składam. Natomiast jeśli chodzi o tutaj państwo wypowiedź, no, o Puchale mówiłem, prawda? Franciszku Puchale jako jeden z tych, którzy przedstawiają tę tezę podwójnego agenta niemieckiego, tylko właśnie kuchińskiego, ale i to argumentują w sposób przekonujący. Więc tutaj się zgadzam, że wszystko, co się Puchała jest cenne. Przy okazji odpowiadając tutaj trochę panu na pytanie, rzeczywiście takich monografii zwartych w charakterze naukowym Kuchińskiego nie ma dużo. Więcej jest takich przyczynków, w ogóle więcej jest na temat Kuchińskiego analiz jakichś takich etyczno-moralnych niż takich prawdziwych, rzetelnych studiów historycznych. No, wbrew pozorom dużo faktów ustalił Sławomir Cenckiewicz. Tutaj jako przedstawiciel cechów historyków muszę, nie mogę dzielić historyków na prawicowych, lewicowych, no muszę powiedzieć, że Cenckiewicz kawał dobre roboty w różnych punktach zrobił, między innymi w przedstawieniu szeregu faktów na temat Ryszarda Kuchińskiego. I w zasadzie ja bym radził zacząć od lektury właśnie paradoksalnej, może tak trochę też jest to zaskoczenie od Cenckiewicza, a następnie sięgnąć po inne interpretacje. Bo Cenckiewicz podaje różne fakty, ale już interpretuje je w takim duchu, powiedziałbym może nie aż takim, jak profesor Koszkowski wspomniany przeze mnie, z tą tezą na temat tego, że w zasadzie dla powiek wojny atomowej w szczeli polsko-chiński. Ale no, wiadomo, że ma jakieś pewne swoje schematy myślenia, każdy z nas. On ma akurat takie prawo skrętne, więc warto je potem gdzieś połączyć z innymi narracjami, aczkolwiek takich lewicowych, zwartych opracowań, czy takich nieprawicowych na temat Kuchińskiego właśnie paradoksalnie nie ma. Więcej takich artykułów przyczynkarskich. Dużo na ten temat można przeczytać w szeregu artykułów w przeglądzie, które są dostępne w internecie, też sobie odświeżyłem, przygotowywałem się do tej rozmowy. Czy właśnie u Franciszka Puchała. On tam pisze dosyć przekonująco, jak człowiek, który zna te realia Sztabu Generalnego w latach 80. w Polsku-Polsce. Co natomiast dzisiaj wiemy o Kuchińskim? W zasadzie ta wiedza, ten obraz, który się kształtuje na temat Kuchińskiego, to jest pewien podkuchiński. To jest taki jakaś figura Kuchińskiego, jakiś taki, no, postać sztucznie wykreowana, totalnie oderwana od realnej biografii, która ma służyć pewnym celom dydaktycznym.
celom dydaktycznym dzisiejszej polityki historycznej, kształtowania postawy w gruncie rzeczy patriotyzmu, który polega na kulcie patriotyzmu, nie wnikamy co to oznacza, a przede wszystkim polega na antykomunizmie. Też nie wchodząc w to, co tak naprawdę powinien oznaczać antykomunizm. W ogóle w tym temacie polecam na tą książkę profesora Andrzeja Romanowskiego, Antykomunizm czy wychowek Polski. On akurat o Kupińskim chyba tam nie pisze nic, ale bardzo dużo pisze o tych kliszach, tych kalkach, które na przykład tych wyklętych, to znaczy każą właśnie tworzyć jakąś figurę półwyklętych, które tak naprawdę nieważne kto co robi, nieważne, że tak na przykład Fidor Flint jest w zasadzie od pewnego momentu antywyklęty, bo przecież chciał się jak najbardziej zalegalizować, ale robimy z niego wyklętego, tak samo Pilecki, który w pewnym momencie zauważył, że żadnej konspiracji nie będzie i też już się zastanawiał w ogóle nad tą legalizacją albo wykonaniem rozkazu opuszczenia Polski, a nie strzelaniem z szatów, prawda? Co nie oznacza, że wszystkich wyklętych wrzucam do jednego wora, bo byli tacy, którzy byli w tragicznej sytuacji i właściwie uciekali jak zwierzę na łownach i odpowiadali, uciekając strzelaniem. To jako historyk muszę troszeczkę relatywizować taki znacznie negatywny obraz wszystkich wyklętych, ale to, co się robi w aspekcie kultu wyklętych, to jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to jest jakieś kształtowanie postawy antypaństwowej jako wzorca i postawy nierealistyczne do polityki antypaństwowej. No. A jeżeli realistyczne, to co było realistyczne? Trzecia wojna światowa i czego chcieliśmy, żeby kolejne zniszczenia tak zniszczonego gospodarczo i demograficznie kraju jak Polska, po II wojnie światowej. I z Kupińskim, to o tyle to jest związane, że też tworzy się pewien taki obraz Kupińskiego, nie ma nic wspólnego z prawdziwym Kupińskim, on nie ma być ani prawdziwy, ani fałszywy, on ma być po prostu dydaktyczny. I to jest ten problem. I myślę, że co my możemy robić, żeby pisać jak było, a jak to się przełoży na rzeczywistość społeczną, polityczną i wychowanie i szkołę, to jest niestety osobny temat. I ostatnia kwestia, no skoro już tyle o tym było, to ja też tej przysiędze już mówiłem trzykrotnie, ale dwukrotnie, teraz powiem trzeci raz, mojego punktu widzenia, której nie jest aż tak istotne rzeczywiście, czy tą przysięgę złamał, czy nie, ale trzeba zaznaczyć, że ją złamał. Natomiast istotne, że złamał ją i w taki sposób ją złamał, że szkodził polskiej racji stanu, co już mówię trzeci raz. A Andrzej akurat użył tej figury, bo tutaj była dyskusja rozwinięta o tych tysiącach zdrajców, którzy wyglądają jak zdrajcy w świetle tego, jeżeli Kupiński jest bohaterem. Oczywiście Andrzej jest wyrafinowanym intelektualistą, ale jest też politykiem, że użył tego skrótu myślowego. Wiadomo, że w gruncie rzeczy chodzi o to, że jeżeli wskazujemy na, nie wskazujemy na, tylko jeżeli czcimy jako bohatera takiego świata Kupińskiego i jego postawę, to w ten sposób nie doceniamy i deprecjonujemy po prostu postawę lojalności wobec Wojska Polskiego i państwa takiego by było. I ci ludzie oczywiście mogą mieć pewien zgryz i myśleć w zasadzie wyszedłem na główkę. Nie ma tak, ale na główkę. Muszę serdecznie podziękować, ponieważ przekroczyliśmy kwadrans akademicki, który był nam dany. Dziękuję serdecznie wszystkim panelistom, całej trójce, naprawdę byliście fantastyczni, ale dziękuję również klubowi Jaszczury i wszystkim, którzy nam tutaj pomagali za naprawdę fantastyczne przygotowanie, jak zwykle zresztą, na Jaszczury zawsze można liczyć. Dzięki serdecznie.